Grzegorz Polak Tradycje buddyjskie Therawady Wprowadzenie Terawada to najstarsza z praktykowanych obecnie na świecie głównych tradycji buddyzmu. Jej ponad 150 milionów wyznawców żyje przede wszystkim w krajach Azji południowo-wschodniej, będących od stuleci tradycyjnymi ostojami terawady: Tajlandii, Birmie, Mianmie, Sri Lance, Kambodży i Laosie. Znaczniejsze skupiska terawadinów występują również w Wietnamie, Chinach, Indiach oraz w krajach Zachodu pośród diaspory migrantów z krajów tradycyjnie terawadyjskich. Terawada zdobyła też wielu zwolenników i wyznawców wśród ludzi Zachodu, a wpływ jej idei medytacyjnych wykroczył daleko poza buddyzm, np. w postaci mindfulness Movement. Mimo stereotypowej opinii na temat terawady jako bardzo konserwatywnej gałęzi buddyzmu, współczesna terawada jest niezwykle zróżnicowana i cechuje się wielką żywotnością, a w jej ramach pojawiają się ciągle liczne ruchy, na nowy sposób ujmujące przesłanie Buddy i wcielające je w życie. Ten rozdział będzie próbą spojrzenia na bogactwo aspektów terawady, zarówno w jej starożytnej, jak i współczesnej postaci. Ze względu na brak miejsca pominięta albo ograniczona do minimum zostanie prezentacja aspektów terawady, które należą do podstawowych elementów buddyzmu w ogóle albo są dzielone z innymi jego odłamami. Przedmiotem zainteresowania będą natomiast aspekty specyficzne dla terawady. Terawada a Hinayana Tradycyjne klasyfikacje, obecne jeszcze do niedawna w opracowaniach dotyczących buddyzmu, zwykle opisują terawadę jako szkołę należącą do hinajany, albo wręcz utożsamiają terawadę z Hinayaną. Z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy, takie stanowisko nie może być uznane za adekwatne. Termin Hinayana nie był nigdy stosowany przez samych terawadinów ale został wprowadzony przez buddystów Mahajany jako określenie swoich przeciwników ze szkół Vaibhashiki i Sautrantiki, które obecnie już nie istnieją. Miał on charakter głęboko pejoratywny i oznaczał pośredni bądź mały wehikuł soteriologiczny w przeciwieństwie do wielkiego pojazdu Mahajany. Historycznie jednak oznaczenie to nie było nigdy stosowane w stosunku do terawady, która rozwijała się w tamtym okresie na zupełnie odmiennych obszarach, będących poza zasięgiem Mahajany. Sam termin terawada oznacza dosłownie doktrynę starszych. Historia terawady Wczesna historia terawady w Indiach W celu zrozumienia źródeł historycznego samorozumienia terawady, Musimy cofnąć się aż do okresu następującego bezpośrednio po śmierci Buddy. Najstarszy opis wydarzeń, które miały wtedy miejsce, zawarty jest w Maha Parinibbana Sutcie ze zbioru Sut Długich Nikaya, kanonu palijskiego. Pewne fragmenty tej sutty wskazują na pojawiające się już wtedy kwestie sporne i zarysowujące się pierwsze podziały w obrębie Sangi. Budda przed śmiercią powiedział, że mnisi mogą, jeśli tego pragną, znieść mniejsze zasady. Z powodu nieuwagi słuchającego go wtedy Anandy, pierwotna Sangha nie dowiedziała się jednak, które zasady Budda uważał za mniejsze i wobec tego postanowiła nie znosić ostatecznie żadnych. Aby zapobiec dalszym sporom, miał zostać krótko po śmierci Buddy zwołany tak zwany Pierwszy Sobór, który odbył się w miejscowości Rajagaha, będącej w czasach Buddy stolicą Królestwa Magadhy. Relacja o tym soborze zawarta jest w części wina Winajapitaka kosz dyscypliny, znanej jako Chullavagga. Według zawartej w niej narracji, w soborze uczestniczyło 500 arachantów, a przewodniczył mu Mahakassapa. Winaja pitaka została wyrecytowana z pamięci przez upalego, a sutta pitaka przez anandę. Z czasem pojawiły się kolejne kwestie sporne. Aby im zaradzić, zorganizowano drugi sobór. Ciullawagga donosi, że odbył się on około stu lat po śmierci Buddy w Wesali, na północ od obecnego miasta patna. Mieli go zwołać starsi, tera, mnisi, jasa i rewata. Zaniepokojeni pewnymi naruszeniami dyscypliny utrzymującymi się wśród mnichów. Pewni mnisi określani jako wadzi puttakowie, mieli zgadzać się na przyjmowanie złota i srebra jako jałmużny, jeść po południu i postępować według niewłaściwych przepisów podczas spotkań. Ostatecznie ich zachowanie zostało potępione przez sobór. Aleksander Wynn sugeruje, że w rzeczywistości doszło wtedy do triumfu prowadzących osiadły tryb życia i będących zwolennikami sztywnego kodeksu patimokhy mnichów nad bardziej elastycznymi pod względem formalistycznym leśnymi bikku. Według Deep najstarszej kroniki Sri Lanki, wadzi puttakowie nie zaakceptowali uchwał podjętych przez drugi sobór i w rezultacie zostali usunięci z sangi. Urządzili krótko potem oddzielny wielki sobór Mahasanghiti, z dziesięcioma tysiącami członków, podczas którego zmienili strukturę kanonu tekstów buddyjskich oraz zmodyfikowali szereg reguł dyscypliny. Podsumowując, duża grupa liberalnych mnichów, określana mianem Mahasanghików zdecydowała się przeciwstawić autorytetowi konserwatywnych starszych mnichów. To od tych ostatnich wywodzili swój rodowód późniejsi Terawadini. Do kolejnych podziałów doszło podczas trzeciego soboru, który odbył się w Pataliputrze w 247 roku przed naszą erą, podczas rządów króla Asioki. Soborowi przewodniczył starszy mnich Tissa, który miał skompilować tekst Katawattu, aby przedstawić ostateczne stanowisko Terawady co do kwestii spornych rozważanych na tym soborze. W Katawatu głównymi rywalami Theravadinów są przedstawiciele dwóch szkół – Sammitijowie, którzy wraz z Vajiputtakami mieli głosić pogląd o istnieniu osoby – Pugala, niezależnej od pięciu kant, która zapewnia utrzymanie tożsamości jednostki podczas kolejnych wcieleń oraz przedstawiciele Sabbativady – Sarvastivada, których główną tezą było to, że wszystkie dammy istnieją zarówno w przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Sobór zakończył się ostatecznym rozłamem pomiędzy terawadinami a sabbativadinami. W sumie w wyniku podziałów pierwotnej sangi miało wyłonić się oprócz terawady aż 17 innych szkół. Terawadini uważali się za szkołę pierwotną, trzymającą się wiernie i niezmiennie ortodoksyjnej wersji buddyzmu, podczas gdy wszystkie pozostałe szkoły były z punktu ich widzenia w mniejszym lub większym stopniu heretyckimi sektami. Moggaliputta Tissa przedstawił reprezentowaną przez siebie gałąź buddyzmu, czyli Theravadę, królowi Asiocy jako Vipchadyavadę, czyli doktrynę analizy. Nazwa ta oddaje upodobanie Theravady dla typowych dla Abhidhammy analiz scholastycznych i skomplikowanych klasyfikacji różnych stanów umysłu i charakteryzujących ich czynników. Historia Theravady na Sri Lance Króla sioka aktywnie wspierał terawadyjnów i w tym okresie rozesłani zostali do różnych części świata misjonarze buddyjscy. Wtedy też buddyzm dotarł na Sri Lankę, która po zaniku terawady w Indiach miała stać się główną siedzibą szkoły. Według Mahavamsy, kroniki opisującej dzieje Sri Lanki, stało się to zarządów króla Dewanampi. Od 307 do 267 roku przed naszą erą a Tipitake – Pitaka, potrójny kosz, w języku palijskim wraz z komentarzami przeniósł na wyspę Arahant Mahinda, syn króla Asioki. Sam Mahinda założył Machavihare, dosłownie wielki klasztor, w Anuradapurze, ówczesnej stolicy Sri Lanki. Stał się on centralnym ośrodkiem terawady na wyspie, a jego dominacja trwała do czasów rządów króla Vattagamaniego. Od 104 do 88 roku przed naszą erą który założył klasztor Abhayagiri, od tej pory rywalizujący z Machawicharą. Z czasem doszło do wielkiej schizmy pomiędzy tymi dwoma ośrodkami i wtedy też po raz pierwszy w Mahawicharze doszło do spisania Tipitaki w wersji palijskiej na liściach palmowych, prawdopodobnie na skutek niepewności o los ortodoksyjnej doktryny. To wydarzenie uznawane jest za tak zwany czwarty sobór terawady. W Wielkim Klasztorze rozpoczęto tworzenie licznych komentarzy w języku syngaleskim. Tymczasem klasztor Abhayagiri otworzył się na wpływy indyjskie i na rozwijającą się w tym czasie intensywnie literaturę sanskrycką. Dzięki temu uzyskał dostęp do nowych idei, podczas gdy Mahavihara nie miała nic nowego do zaoferowania, jako że ograniczała się do ortodoksyjnej prezentacji doktryny w języku syngaleskim. Konflikt między oboma ośrodkami zaostrzał się, a w czasie rządów Mahaseny od 227 do 304 roku doszło nawet do przejściowego zwycięstwa klasztorów Abhayagiri, bowiem król zdecydował się na jego poparcie i jednocześnie wypędził mnichów żyjących w Mahaviharze ze stolicy. Mimo, że po pewnym okresie król przywrócił Mahaviharze jej dawny status, te wydarzenia uświadomiły mnichom związanym z wielkim klasztorem. Że jeżeli nie będzie on w stanie rywalizować z sanskrycką literaturą, jego szanse na przetrwanie będą niewielkie. W takich właśnie okolicznościach zdecydowano się na przywrócenie języka palijskiego jako podstawowego języka studiów i dyskusji na buddyzmem w miejsce języka syngaleskiego. Kluczową rolę w tym projekcie miał odegrać przybyły na początku V wieku naszej ery z Indii Buddha Gosa. Buddha Gosa napisał Visuddhimagga, najbardziej autorytatywny traktat soteriologiczny terawady, oraz przełożył komentarze syngaleskie na język palijski, dodając jednocześnie wiele własnych. Dzieła Buddha szybko zdobyły duże uznanie, nie tylko na Sri Lance, ale wszędzie tam, gdzie dotarła terawada, a więc również w królestwach południowo-wschodniej Azji. Pisma Buddhagosy w definitywny sposób wyznaczyły ortodoksyjne ujęcie wielu podstawowych kwestii związanych z doktryną Terawady. Od jego czasów nie można mówić o jakichś znaczących zmianach doktrynalnych. W obecnych czasach na Sri Lance i w południowo-wschodniej Azji jego autorytet jest wciąż wielki i żywy. Same dzieła Buddhagosy też doczekały się z czasem komentarzy. Sporządził je gdzieś w okresie pomiędzy VI a IX wiekiem naszej ery Dhammapala, który napisał także komentarze do nielicznych pism kanonicznych, których nie skomentował sam Buddha Gosa. Gdzieś między VIII a XII wiekiem Acharya Anuruddha napisał na Sri Lance wpływowe kompendium Abhidhammy zatytułowane Abhidamata Sangaha. Rywalizacja między ośrodkami Mahavihary i Abhayagiri trwała jeszcze długo. W VII wieku chiński podróżnik Xuanzang określił tradycję mahavihary jako stawirów hinajanistycznych, a tradycję abhayagiri jako stawirów mahajanistycznych. O ile ci pierwsi mieli odrzucać nauki mahajany, to ci drudzy w synkretyczny sposób łączyli nauczanie obu tych tradycji. Niedługo potem zaczął się trwający kilka stuleci okres niestabilności politycznej na Sri Lance który przełożył się na głęboki kryzys w obrębie lankijskiej Terawady. Praktycznie ustały wyższe wyświęcenia mnisze, upa Sampada. Znacznie wcześniej doszło do zaniku Terawady w południowych Indiach. Istnieją świadectwa, że Terawada wciąż kwitła tam w V i VI wieku naszej ery. Przyczyny jej upadku i jego dokładny przebieg nie są jednak znane. Kiedy w XI wieku naszej ery król Wijayabahu zjednoczył Sri Lankę i przystąpił do odbudowy Terawady, nie był w stanie znaleźć nawet pięciu mnichów niezbędnych do ceremonii upasampady. Konieczna okazała się pomoc terawadyjskich mnichów z Birmy. Jak się przekonamy, nawracające kryzysy i okresy stagnacji były względnie stałym motywem w dziejach Terawady na Sri Lance i w krajach Azji południowo-wschodniej. Przekonanie o nieuchronności upadku dammy było od samego początku istotnym elementem samoświadomości terawady. Według jednej z sut kanonu palijskiego, Buddha miał przepowiedzieć upadek dammy już po 500 latach jej istnienia. Wierzono, że z czasem nastąpi zanik arahantów, tipitaki oraz zrozumienia czterech szlachetnych prawd, a mnisi staną się niezdolni do powstrzymywania się od wykroczeń. Pod koniec tego okresu relikwie Buddy mają cudownie się połączyć i wygłosić ostatnie kazanie, co będzie oznaką upadku damy. Z czasem ma jednak nastąpić jej ponowne odrodzenie za sprawą kolejnego Buddy – Metei. Istotną cezurą w dziejach Terawady na Sri Lance były rządy króla Mahapara Karambachu od 1123 do 1186 roku, który odgórnie oczyścił i zjednoczył Sangę poprzez likwidację linii monastycznych Abhayagiri i Jetawany. Tym samym tradycja Mahavihary odniosła ostateczny sukces, a jej doktryna i linia ordynacji stały się wyznacznikami ortodoksji w ramach Theravady. Paradoksalnie jednak od tego czasu rozpoczął się powolny upadek buddyzmu na Sri Lance. Chociaż przez większą część okresu, kiedy stolicą Lanki była Polonnaruwa. Od 1017 do 1232 roku buddyzm pozostawał silny. Ataki z południowych Indii okazały się destrukcyjne dla buddyjskich ośrodków i klasztorów. Buddyjska tradycja monastyczna tak naprawdę się w pełni po tych atakach miała nie podnieść aż do czasów współczesnych. Do kryzysu terawady przyczyniły się też wpływy mocarstw kolonialnych na Sri Lance, Portugalii, Holandii i Brytanii. Które niechętnie odnosiły się do buddyzmu, a promowały katolicyzm i protestantyzm. W połowie XVIII wieku zanikła sukcesja monastyczna opierająca się na wyższej ordynacji, a w kraju przestała w zasadzie istnieć buddyjska sanga we właściwym tego słowa znaczeniu. Zanikła znajomość języka palijskiego, damy i winai, a mnisi buddyjscy zaczęli bardziej przypominać wioskowych kapłanów. To zmieniło się wraz z reformą przeprowadzoną przez Tere Uelivite Saranakare 1698-1789 roku, który przywrócił ceremonię pełnej ordynacji, korzystając z pomocy tajskiego mnicha Terawady o imieniu Upali. Założył on linię monastyczną Siam Nikaya, będącą największą i najstarszą spośród trzech linii istniejących obecnie na Sri Lance. Pozostałe dwie, Amarapura i Ramania, zostały założone odpowiednio na początku i w połowie XIX wieku przez członków Sangi, którzy otrzymali wyższe święcenia w Birmie. Druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku były okresem wielkiej odnowy terawady na Sri Lance. Przyczyniła się do tego między innymi działalność Towarzystwa Teozoficznego, a zwłaszcza Henrygo Style Olkota. Czołową postacią syngaleskiego odrodzenia Terawady stał się Anagarika Dharmapala 1864-1933, związany z prądem tzw. protestanckiego buddyzmu. Będąc człowiekiem świeckim, Dharmapala przyjął na całe życie tzw. osiem wskazań, nosił białe szaty, praktykował medytację i propagował ją wśród świeckich. Stał się w ten sposób symbolem nowej jakości w ramach Terawady. Pełnego zaangażowania ludzi świeckich w sprawy buddyzmu. Obecnie żyje na Sri Lance około 30 tysięcy mnichów należących do trzech linii monastycznych i ich pododdziałów. Z 20-milionowej populacji 13 milionów stanowią Terawadini. Historia terawady w Birmie. Według machawansy pośród misjonarzy buddyjskich wysłanych przez cesarza Asiokę byli Sona i Uttara którzy wyruszyli na wschód do kraju określonego mianem Suwanna Bumi. Jeśli jednak nawet misjonarze Asioki trafili do Birmy i Tajlandii, to nie pozostały praktycznie żadne ślady po ich działalności, a ciągłość Terawady została przerwana. Na podstawie najwcześniejszych zapisów historycznych, jakie posiadamy, można stwierdzić, że Terawada rozkwitała do około XI wieku wśród grup etnicznych Mon i Piu, zajmujących dolną część Birmy. W tym stuleciu zostały one jednak pokonane przez armię Królestwa Paganu z Górnej Birmy pod dowództwem Anauraty 1044-1077, który został nawrócony na Terawadę przez mnicha imieniem Shin-Arahan. Anaurata uczynił Terawadę religią państwową swojego królestwa i podjął wysiłki na rzecz jej reformacji. Bliskie były w tym czasie relacje ze Sri Lanką. Mnisi z Birmy zostali wysłani na Sri Lankę, aby pomóc wskrzesić sasanę nauczanie Buddy. A Lankijski król Wijayabahu wysłał do pagan liczne pisma palijskie. Wielu mnichów z Birmy podróżowało z kolei potem na Sri Lankę w poszukiwaniu prawidłowej tradycji winaj. Wśród takich mnichów był Chapada który otrzymał zarówno pełną ordynację jak i wykształcenie na Sri Lance. Po powrocie do Pagan w 1180 roku założył on nową wspólnotę zwaną Singaleską Sangą, która kładła duży nacisk na prawidłowe przestrzeganie winai. Ostatnim z królów Birmy i protektorów Terawady był Mindon 1853-1878. Zwołał on tak zwany piąty sobór w historii terawady. Wersja kanonu palijskiego, zatwierdzona przez ten sobór, została następnie wyryta na 729 marmurowych tablicach. Birma przeszła pod panowanie brytyjskie w 1885 roku, kończąc okres panowania królów, którzy byli postrzegani przez ludzi jako obrońcy sasany. Pod nieobecność królów, wielu uczonych mnichów noszących tytuł sajado, kontynuowało walkę o utrzymanie dyscypliny sangi. Po wielu protestach i strajkach, niepodległość została ostatecznie odzyskana w 1948 roku. Pierwszym premierem niezależnej Birmy był U Nu, zagorzały buddysta i uczony o socjalistycznych skłonnościach. Jego wizją dla krajów było stworzenie idealnego państwa buddyjskiego, którego filozofia polityczna łączyłaby wartości socjalistyczne i buddyjskie. U Nu zwołał w Yangon Sobór 1954-1956 z udziałem uczonych mnichów z całego świata Terawady, podczas którego ustalono tekst kanonu palijskiego znany jako Chatta Sangayana Tipitaka. W Birmie żyje obecnie około 500 tysięcy mnichów należących do dziewięciu oficjalnych, uznawanych linii monastycznych, z których najważniejsze to Tutdamma Nikaja i Szwegin Nikaja. Spośród 55 milionów mieszkańców Birmy, 50 milionów to buddyści terawady. Historia terawady w Tajlandii. Początki buddyzmu w Tajlandii sięgają prawdopodobnie misji Asioki. Tajowie wierzą, że nazwa Suanabumi odnosi się właśnie do Tajlandii. I rzeczywiście, w Nakom Patom, około 50 kilometrów na zachód od Bangkoku, odkryto wiele buddyjskich pozostałości z bardzo wczesnego okresu. Właściwa historia terawady w Tajlandii, Rozpoczyna się jednak w 1260 roku, kiedy król Rama Kameng, 1275-1317, uczynił buddyzm Theravada oficjalną religią tajskiego królestwa Sukhothai. W tym okresie buddyzm tajski znajdował się pod silnym wpływem tradycji Theravady ze Sri Lanki. Sangha Singaleska była przy różnych okazjach zapraszana do Sukhothai, aby udzielać wskazówek w sprawach sasany. Z kolei zapanowania króla Maha Damaradży II 1733-1758 Tajscy mnisi pod przywództwem Tery Upalego pomogli odnowić wyższą ordynację na Sri Lance w 1753 roku. Królowie Tajlandii wzięli na siebie obowiązek reformowania i uregulowania Sangi. Za najważniejszego z takich reformatorów uważa się króla Ramy IV, czyli Mong Kuta. 1851-1868. Zanim wstąpił na tron, przez 27 lat żył jako mnich. Założył on reformistyczny ruch Tam Majutika Nikaja, którego członkowie starali się przestrzegać zasad i ściślej niż ich odpowiednicy z reprezentującej większość mnichów grupy Mahanikaja. Kiedy został królem, poddał także tę drugą gruntownej reformie i rehabilitacji. W przeciwieństwie do innych krajów Terawady Tajlandia nigdy nie znalazła się pod wpływem mocarstw zachodnich. Jest to jedyny kraj, w którym król musi być buddystą, a buddyzm jest religią państwową zgodnie z konstytucją. Spośród 65 milionów mieszkańców Tajlandii, 62 miliony to Terawadini, pośród których jest około 320 tysięcy mnichów i nowicjuszy płci męskiej. Historia Terawady w Laosie Uważa się, że Terawada została po raz pierwszy wprowadzona do Laosu w VII i VIII wieku naszej ery z Królestwa Dvaravati. Przez długi czas dominującą formą buddyzmu w tym kraju była jednak Mahayana. Historia Laosu jako zjednoczonego kraju, a jednocześnie Terawady w Laosie, zaczyna się od koronacji Phan Gum'a w 1353 roku w Luang Prabang. Gum sprowadził do swojego królestwa kmerskiego nauczyciela Terawady o imieniu Pramaha Pasaman i uczynił go królewskim doradcą. Luang Prabang stopniowo stał się centrum buddyzmu w Laosie, o czym świadczą obecne w nim liczne imponujące budowle sakralne. Po klęsce sił amerykańskich w Wietnamie w 1975 roku Laos stał się krajem komunistycznym. Chociaż nowy reżim nie sprzyjał buddyzmowi, nie był wobec niego tak wrogi, jak miało to miejsce w przypadku Kambodży. Obecnie buddyzm istniejący w Laosie cieszy się znacznie większą wolnością. W Laosie żyje około 22 tysięcy mnichów. Na 6,5 miliona mieszkańców 3,5 miliona to buddyści terawady. Historia terawady w Kambodży. Przez pierwsze tysiąc lat krajem tym rządzili z kilkoma wyjątkami, królowie hinduistyczni. Wielu z nich dopuszczało jednak, a nawet zachęcało do praktyki buddyzmu w swoim królestwie. Stopniowo królowie Kmerów zaczęli się zwracać w stronę Mahajany. Jednocześnie od długiego czasu w społeczeństwie zaznaczał się wpływ terawady. Choć król Jayavarman VII był mahajanistą, Wysłał on swojego syna Tamalindę z grupą mnichów z Birmy na Sri Lankę, aby otrzymał on pełną ordynację i studiował Therawadę. Po dziesięcioletnim pobycie 1180-1190 Tamalinda wrócił już jako starszy Tera, mający uprawnienia do udzielania pełnych święceń innym. Około 1230 roku naszej ery buddyzm terawada stał się religią państwową Kambodży. W okresie od XVII do XIX wieku główny wpływ na kmerską terawadę miał buddyzm tajski. W 1864 roku została wprowadzona do Kambodży z Tajlandii, znana z rygorystycznego podejścia do Winai, linia monastyczna Tammayutika Nikaja. Kluczowym epizodem z punktu widzenia terawady w historii współczesnej Kambodży były czteroletnie rządy Czerwonych Kmerów. W tym okresie kambodżańska terawada wraz z mnichami i klasztorami została niemal całkowicie zniszczona. Spośród 65 tysięcy do 80 tysięcy szacowanych wspólnot monastycznych istniejących przed 1975 rokiem do 1980 roku pozostało tylko 3000 tysiące. Od czasu inwazji Wietnamu w 1979 roku Wolność wyznania znów jest dozwolona, a buddyzm stopniowo się odbudowuje. W Kambodży żyje obecnie około 50 tysięcy mnichów. Na 15 milionów mieszkańców tego kraju, 14 milionów to terawadini. Język palijski. Język terawady. Językiem tekstów i rytuałów buddyzmu terawady jest język palijski. Znaczenie tego języka jest na tyle duże, że terawada jest czasem określana mianem buddyzmu palijskiego. Palijski jest zaliczany do tzw. języków średnio średnioindoaryjskich spokrewnionych z sanskrytem, czyli prakrytów. Termin Pali, którego obecnie używamy w odniesieniu do języka Tipitaki, dosłownie oznacza po prostu tekst i nie oznaczał pierwotnie jakiegoś konkretnego języka. Pojawia się w komentarzach z V wieku naszej ery, gdzie odnosi się do komentowanego tekstu kanonicznego, w przeciwieństwie do jego komentarza, attakata. Termin pali basa dosłownie język basa tekstu pali, pierwotnie odnosił się zatem do języka tekstów w tipitace. W opinii terawadinów językiem tym był magadi, którym miał posługiwać się w swoim nauczaniu sam Buddha. Współcześni badacze, jak Oberlis. Sugerują jednak, że palijski był językiem zachodnich Indii, o czym mają świadczyć podobieństwa elementów tego języka do edyktów króla Asioki zachowanych na tym właśnie obszarze. Teksty palijskie zawierają jednak również pewną ilość archaizmów typowych dla wschodnich języków indyjskich. W niedawno wydanej książce Richard Gombrich argumentuje, że język palijski nie był językiem konkretnej grupy ludności Indii ani konkretnego obszaru. Ale został stworzony przez wczesnych buddystów jako swoisty lingua franca, zawierając w sobie elementy z całego rozległego obszaru północnych Indii, na którym działał Buddha. Większość klasycznych tekstów palijskich jest zapisana w wariancie języka palijskiego, jakim posługiwano się w Mahaviharze, w Anuradhapurze na Sri Lance, w Anuradhapurze na Sri Lance. Jak zwraca uwagę Oberlis. Język ten uległ stosunkowo silnej sanskrytyzacji, co odróżnia go od innych Prakrytów północnych Indii. Pali nie wyodrębnił się z rygwedyjskiego sanskrytu, ale z jakiegoś dialektu, który, mimo wielu podobieństw do sanskrytu, był jednak od niego odmienny. Palijski nie jest też z pewnością młodszy od klasycznego sanskrytu, o czym zaświadcza obecność szeregu archaizmów w palijskim, które są nieobecne w sanskrycie. Kanon palijski – zbiór świętych tekstów terawady. W języku palijskim zapisany jest kanon palijski, będący zbiorem świętych tekstów buddyzmu terawady. Ze względu na swój podział na trzy części określany jest mianem Tipitaki, czyli trzech koszy, na które składają się Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka i Abhidhamma Pitaka. Buddyści terawady uważają, że kanon palijski jest słowem Buddy, Budda a pierwsze dwa kosze zostały wyrecytowane na pierwszym soborze po śmierci Buddy. Winaja Pitaka zawiera zasady, których powinni przestrzegać poszczególni mnisi i mniszki. Zasady te są przedstawione w ramach opisów przedstawiających kontekst ustanowienia przez Buddę danej zasady. Zawiera również zasady zbiorowe, które mają zastosowanie do funkcjonowania sangi jako całości oraz liturgie, które mają być stosowane podczas zbiorowych rytuałów lub procedur prawnych sanga Kamma. Wina Japitaka pitaka zawiera dodatkowo kilka innych narracji, w tym wspomniane wcześniej historie pierwszego soboru oraz drugiego soboru. Dokładna lista zasad, których mnisi i mniszki powinni przestrzegać. Istnieje również jako oddzielny tekst znany jako patimokha sutta. Patimokha sutta jest recytowana przez mnichów podczas ceremonii uposata, tradycyjnie odbywających się co dwa tygodnie w dniu nowiu i pełni księżyca. Sutta pitaka jest podzielona na pięć głównych zbiorów, nikaja. Diga zawiera sutty długie, machima nikaya, sutty o średniej długości, Sanyutta Nikaya – sutty pogrupowane tematycznie, a Anguttara Nikaya – sutty pogrupowane numerycznie. Kuddaka Nikaya składa się z krótkich utworów o charakterze czysto poetyckim. Niektóre z tekstów tej Nikai należą do najpóźniejszych w kanonie, podczas gdy inne do najwcześniejszych. Przykładem tych ostatnich są utwory zawarte w suttanipacie, a zwłaszcza jej dwóch ostatnich zbiorach – Adhaka i Parayana Vagdze. Nie zawierające schematycznych ujęć nauk buddyjskich, typowych dla innych części Sutta Pitaki. Treść trzeciego zbioru tekstów w kanonie palijskim, Abhidhamma Pitaki, zbiór wyższych nauk, miała zostać odkryta przez Buddę w czwartym tygodniu po jego przebudzeniu. Nauki te miał Buddha najpierw przekazać szeregowi istot niebiańskich, a później swojemu uczniowi Sariputcie. Abidama nie jest w ogóle wspominana w zawartej w czulawagdze Winaya Pitaki relacji z pierwszego soboru, co może świadczyć o jej względnej późności. Piąta księga Abhidhamma Pitaki, zwana Katavatu, punkty kontrowersji, jest przypisywana Moggaliputtatissie, który przewodniczył trzeciemu soborowi 218 lat po Parinibbanie Buddy za panowania cesarza Asioki w III wieku przed naszą erą. Obecnie badacze datują okres powstania Abhidhamma Pitaki na okres około 200 roku przed naszą erą. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych koszów, teksty Abhidhammy nie posiadają ani charakteru narracyjnego, ani poetyckiego. Większość tekstów zawiera systematyczne przedstawienia podstawowych elementów, damma, za pomocą których można analizować stany psychologiczne i sposób, w jaki są one wzajemnie przyczynowo związane. Czwarty sobór Terawady miał miejsce na Sri Lance w I wieku przed naszą erą, kiedy Sangha zdecydowała się po raz pierwszy zapisać kanon palijski na liściach palmowych, aby ocalić go w czasie głodu i ciągłych wojen. W dziejach Terawady miały jeszcze miejsce dwa inne ważne okresy powstawania tekstów o charakterze doktrynalnym w języku palijskim. Pierwszym z nich był V wiek naszej ery, kiedy w klasztorze Machavikara w Anarudapurze na Sri Lance. Został spisany przez Buddha Gose cały szereg komentarzy. Drugi miał miejsce w XII wieku, kiedy król Sri Lanki, Parakramabachu I, siłą zjednoczył różne sangi Sri Lanki w ramach linii ordynacji Mahavihara Nikaja. Stworzono wtedy dużą liczbę podręczników i komentarzy pomocniczych, które potwierdziły autorytet Mahavihary odnośnie do prawidłowej praktyki Winaj, stosowania gramatyki i scholastycznej analizy tekstów. W momentach kryzysowych grupy mnichów z krajów Azji Południowo-Wschodniej udawały się nieraz do Sri Lanki w poszukiwaniu kompletnych tekstów palijskich i nieprzerwanych linii ordynacji. I tak w latach XX-XV wieku mnisi z Birmy, Tajlandii, Kambodży i prawdopodobnie Bengalu udali się, aby studiować święte pisma na Sri Lance i otrzymali nowe święcenia na tratwie na rzece Kaliani. Powrócili następnie wraz z mnichami ze Sri Lanki i przywiezionymi tekstami palijskimi do swoich ojczystych krajów w Azji Południowo-Wschodniej, wprowadzając do nich lankijskie linie ordynacji. Kolejne wielkie sobory terawady odbyły się dopiero w czasach nowożytnych i oba miały miejsce w Birmie. Piąty sobór odbył się w 1871 roku w Birmie za panowania króla Mindona. Wcześniej, w latach 1860-1868, teksty palijskie zostały wyryte na marmurowych tabliczkach. Potem, przez okres pięciu miesięcy, teksty różnych manuskryptów były szczegółowo analizowane i porównywane, co doprowadziło do stworzenia nowej wersji kanonu palijskiego, która następnie była recytowana. Szósty sobór trwał od 1954 do 1956 roku, a jego kulminacją była 2,5 tysięczna rocznica Parinibbany Buddy. Podobnie jak Piąty Sobór, odbył się on w Birmie, w Rangunie, obecnie Yangon. Zbiegł się on z niedawnym uniezależnieniem się Birmy 1948, Sri Lanki 1948 i Indochin francuskich 1954 od europejskiego kolonializmu i stał się wielkim świętem Terawady, podczas którego współpracowali mnisi z różnych jej krajów. Powstała w wyniku tej współpracy wersja kanonu jest uważana za najbardziej autorytatywną spośród wydań krytycznych powstałych w okresie nowożytnym. Stanowi również podstawę internetowego wydania Chata Sangayana Vipassana Research Institute. Mnisi w Terawadzie Podobnie jak w przypadku innych odłamów buddyzmu, a także dzinizmu, w terawadzie występuje wyraźny podział na mnichów i mniszki, biku i bikuni oraz świeckich wyznawców i wyznawczynie, upasaka i upasika. W porównaniu z tradycjami machajanistycznymi rola i pozycja mnichów w terawadzie wydaje się być znacznie większa. To mnisi stanowią sangę we właściwym znaczeniu tego słowa i według ortodoksyjnej doktryny terawady tylko mnisi mogą uzyskać w tym życiu stan arahanta, czyli buddyjskiego wyzwolonego. Niższa i wyższa ordynacja. W początkowym okresie rozwoju sangi to sam budda decydował o przyjęciu konkretnych osób na mnichów i mniszki, a święcenia były pojedyncze. Z czasem w ramach terawady ukonstytuowały się dwa rodzaje święceń niższe i wyższe. Niższe wyświęcenie to Pabbajdża. Dosłownie wyjście z domu w bezdomności, w wyniku którego aspirant staje się samanerą. Samanerą może zostać chłopiec dostatecznie duży, aby przeganiać wrony, co oznacza wiek od siedmiu do 8 lat. Potrzebna jest zgoda rodziców, a takie wyświęcenie wymaga obecności tylko jednego mnicha. W Azji Południowo-Wschodniej ceremonia Pabadzia przyjmuje wyszukane formy i poprzedzona jest rytualnym odtworzeniem momentu porzucania życia świeckiego przez samego Buddę. Chłopcy, którzy mają zostać wyświęceni, są ubierani w specjalne szaty i odgrywają rolę młodego księcia Gotamy. Ceremonii towarzyszy muzyka, a przyszli nowicjusze rzucają monetami i słodyczami, co ma symbolizować rezygnację z bogactwa. Następnie chłopcy zwracają się do nauczyciela z prośbą, aby ich wyświęcił. Goli im się głowy i przybierają oni szaty nowicjuszy. Podczas procesu wyświęcania nowicjusz musi przyjąć trzy schronienia w języku palijskim oraz dziesięć wskazań nowicjusza. Pierwsze nie zabijać, nie powodować zabijania. Drugie nie brać tego, co nie zostało dane. Trzecie nie łamać celibatu. Czwarte nie kłamać. Piąte nie przyjmować środków odurzających. 6. Nie jeść w niewłaściwym czasie. Siódme. Nie oglądać tańca. Nie słuchać śpiewu ani muzyki. 8. Nie ozdabiać się girlandami, pachnidłami i maściami. 9. Nie spać na dużych lub wysokich łożach. Dziesiąte nie posługiwać się złotem ani srebrem. Aby zostać pełnoprawnym mnichem, samanera musi przejść ceremonię upasampady, czyli wyższego wyświęcenia bądź ordynacji. Nowicjusz musi mieć co najmniej 20 lat. W standardowej sytuacji rytuał ten wymagał obecności 10 mnichów. Jednak poza Indiami, w tzw. odległych regionach, do których formalnie należą wszystkie obecne kraje Terawady, ten wymóg jest obniżony do obecności 5 mnichów. W Terawadzie przywiązuje się wielką wagę do należytej prawomocności upasampady. Niezbędne jest, aby każdy z co najmniej pięciu mnichów sam dysponował prawomocnym wyświęceniem. Patimokha – zasady dyscypliny mniszej Po przyjęciu upasampady, mnisi są zobowiązani do przestrzegania 227 zasad patimoki. Podzielone są one na 8 różnych rodzajów wykroczeń według malejącej wagi. a. Cztery wykroczenia paradzika równoznaczne z klęską, pociągające za sobą trwające całe życie wykluczenie z sangi stosunek seksualny, morderstwo, poważna kradzież i fałszywe roszczenia co do posiadania magicznych mocy. B. Trzynaście wykroczeń Sanga, sesa, skutkujących okresowym zawieszeniem i okresem próbnym. Pociągają za sobą spotkania Sangi w celu ustalenia, czy dany mnich wykazuje należytą skruchę i poprawę i może być przywrócony do wspólnoty. Wymagana do tego jest obecność co najmniej 20 mnichów. C. Dwa wykroczenia aniata dotyczące samotnego przebywania w towarzystwie kobiety w miejscu, które stwarza możliwość niewłaściwych zachowań seksualnych. D. 30 wykroczeń nissagia pacitia, związanych z wejściem w posiadanie zabronionych przedmiotów, wymagające spowiedzi i zrzeczenia się źle nabytych dóbr. E. 92 wykroczenia sudika pacitia, wymagające wyznania przewiny w celu oczyszczenia, ale nieskutkujące usunięcie mani okresem próbnym. F. 4 wykroczenia patide związane z niewłaściwym przyjmowaniem jedzenia i wymagające werbalnego uznania wykroczenia g 75 zasad sekiyawata dotyczących sposobu prowadzenia się przez mnicha np. noszonych szat h 7 zasad adikarana samata dotyczących radzenia sobie z nieporozumieniami i temu podobne vinaya wymienia również trzy rodzaje przewin niezwiązanych z patimoką Tulacaya, poważne uchybienie, na przykład nieudana próba popełnienia przestępstwa paradzika lub sanga disesa, którą można odpokutować przez spowiedź przed innym mnichem. Dukkata, czyli źle uczynione. Dubbasita, czyli źle powiedziane. Sposób życia mnichów Ważnym elementem życia sangi są dni uposaty. Które odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu, w dniu pełni i nowiu. Podczas tych dni ma miejsce uroczysta recytacja patimoki przez najstarszego mnicha, a mnisi wyznają publicznie swoje wykroczenia. Uposata może odbywać się tylko na ściśle wyznaczonym obszarze o jasnych granicach. Jest to tak zwana sima podstawowa jednostka terytorialna terawady. Rozmiar Simy powinien umożliwić piesze dotarcie na ceremonię recytacji patimoki. Nie powinno w jej obrębie być też nieprzekraczalnych barier, takich jak rzeki czy łańcuchy górskie. Wymagane kworum dla recytacji Pakimoki to czterech mnichów. O schizmie w ramach Sangi można mówić, kiedy dwie grupy liczące co najmniej czterech mnichów nie zgadzają się w sprawach dotyczących dyscypliny. Skutkuje to osobnym urządzeniem recytacji patimokhi w dniach uposati i wytworzeniem się osobnych linii ordynacji. Jak zwraca uwagę Gombridge, z punktu widzenia terawady formalne wyłonienie się różnych sekt wynika wyłącznie z różnic odnośnie zasad dyscypliny pośród mnichów, a żadnej roli w tym procesie nie odgrywają ludzie świeccy. Ortopraksja jest znacznie ważniejsza od ortodoksji. Mnisi posiadający radykalnie odmienne poglądy często byli członkami tej samej wspólnoty monastycznej wyświęconymi w tej samej linii monastycznej. Co zatem jest wyznacznikiem terawadyjskości? Terawadinem jest po prostu mnich żyjący według terawadyjskiej patimoki, który uzyskał wyświęcenie w ramach jednej z prawomocnych linii ordynacji terawady. Wyznacznikiem ortodoksji nie jest więc posiadanie konkretnych poglądów ani posłuszeństwo wobec konkretnego przywódcy religijnego. Według Patimokki mnisi terawady mogą posiadać jedynie tak zwane osiem rekwizytów, parikara, czyli trzy żółte, pomarańczowe lub ochrowe kawałki szaty, to jest dolną przepaskę na biodra, górną wewnętrzną szatę i dużą górną szatę. Miskę na jałmużnę, brzytwę do golenia głowy Igłę do naprawy ubrania, sitko do wody i pas z tkaniny. Mnisi posiadają dwa dodatkowe kawałki szaty. Mnisi terawady nie mogą posługiwać się pieniędzmi. Od najdawniejszych czasów klasztory posiadały jednak świeckich pomocników, nazywanych kapija karaka, zajmujących się w imieniu mnichów sprawami finansowymi. Pod koniec pory deszczowej odbywa się ceremonia katina. Podczas której świeccy oferują mnichom szaty i przybory. Tradycyjnie był to tylko materiał, który był następnie cięty na kawałki przez członków sangi i szywany. Mnisi terawady nie mogą samodzielnie pozyskiwać jedzenia, muszą je otrzymać w darze. Tradycyjnie oznaczało to chodzenie od domu do domu. Nie było to jednak w ścisłym sensie żebranie ponieważ mnich nie prosi o jedzenie, a jedynie stoi w milczeniu, oczekując na włożenie do swojej miski pokarmu, za który zresztą nie dziękuje. Zakazane jest jedzenie po południu. W praktyce większość mnichów spożywa dwa posiłki dziennie. Możliwe jest też przyjęcie zaproszenia na posiłek od świeckich wyznawców. Mnisi terawady nie są zobowiązani do wegetarianizmu, choć nie mogą się zgodzić na spożycie mięsa ze świadomością, że pochodzi ono ze specjalnie zabitego dla nich zwierzęcia. Dodatkowo zezwolone jest spożywanie tak zwanych lekarstw, do których zaliczane są gi, świeże masło, olej sezamowy, miód i melasa, i które mogą być spożywane o dowolnej porze. Zdecydowana większość mnichów nie wychodzi po jałmużnę w tradycyjny sposób, a pokarm jest dostarczany do klasztorów i przygotowywany przez świeckich pomocników. O ile pierwsi bikku prowadzili wędrowny tryb życia i przebywali w jednym miejscu tylko w czasie pory deszczowej, to współcześni mnisi są osiadłymi mieszkańcami klasztorów wichara. W czasach starożytnych takie klasztory posiadały własnych służących aramika, a nawet niewolników. Dla mnichów, którzy pragnęliby prowadzić bardziej radykalny sposób życia, możliwe jest przyjęcie tzw. trzynastu praktyk ascetycznych Dutanga. Hierarchia w obrębie sangi mnichów jest bardzo ograniczona. Winaja nie przewiduje istnienia żadnego przywódcy wspólnoty, którego autorytetowi mieliby podporządkować się inni mnisi. Obowiązuje w zasadzie tylko hierarchia starszeństwa. Mnisi młodsi starzem winni zwracać się do wcześniej wyświęconych mnichów pełnymi szacunku tytułami bante albo Ayasman, oba można przetłumaczyć jako czcigodny. Natomiast sami są określani przez starszych mianem przyjaciela AWUSO. Możliwe jest bycie powołanym do funkcji związanej ze szczególnym wydarzeniem, na przykład przewodniczenia soborowi, ale ma ona charakter tymczasowy. W pełni możliwe jest natomiast dla Biku prowadzenie samotnego trybu życia, zupełnie niezależnego od innych mnichów. Stałym fenomenem w dziejach terawady było natomiast przejmowanie roli przywódcy sangi przez królów krajów terawadyjskich. Królowie często decydowali o wyniesieniu jednych mnichów kosztem innych, rozstrzygali spory w obrębie sangi, czy nawet posuwali się do przymusowego usunięcia pewnych mnichów ze wspólnoty. Królowie czasami wybierali też spośród mnichów przywódcę Sangi, tak zwanego króla Sangi, Sanga-raja. Warto zaznaczyć jednak, że taka praktyka nie posiada żadnych podstaw w Winai. Historia terawady na Sri Lance i w kontynentalnych krajach Azji Południowo-Wschodniej obfituje w liczne przykłady królów oczyszczających Sangę. Władze państwowe w Tajlandii po dziś dzień zresztą mocno ingerują w wewnętrzne sprawy tajskiej terawady. Zakon mniszek Zakon mniszek buddyjskich powstał później niż zakon mnichów. Zgodnie z tradycją, Budda początkowo zdawał się niechętny do udzielania święceń swoim wyznawczyniom. Ostatecznie jednak, dzięki wstawiennictwu Anandy, zgodził się na to, a pierwszymi mniszkami zostały ciotka Buddy, Mahapajapati oraz wiele kobiet z jej otoczenia. Nastawienie mnichów do zakonu mniszek nie było jednoznacznie pozytywne. Już sam Budda miał przepowiedzieć, że utworzenie zakonu kobiecego skróci czas trwania dammy o 500 lat. Wydaje się, że terowie uważali, że ustanowienie zakonu mniszek było błędem, do którego Budda został zmuszony przez interwencję Anandy. W czasie pierwszego soboru uznali zresztą Anandę za winnego tego wykroczenia i zażądali, aby wyznał swoją winę. Buddha nadał zakonowi mniszek szereg dodatkowych przepisów i obostrzeń, których nie muszą przestrzegać mnisi, tak zwane osiem garudamma. Dodatkowo przepisy te w wyraźny i jednoznaczny sposób stawiają mniszki niżej od mnichów. I tak na przykład nawet mniszka wyświęcona od stulecia musi pokłonić się mnichowi, który jest wyświęcony dopiero jeden dzień. Mniszka musi wyznawać swoje winy zarówno zakonowi mnichów, jak i zakonowi mniszek. Mniszka nigdy nie może karcić mnicha. Mniszki nie mogą nauczać mnichów, ale mnisi mogą uczyć mniszki. W sumie mniszki muszą trzymać się aż 331 przepisów, podczas gdy mnisi tylko 227. Zakon mniszek został przeniesiony na Sri Lankę z Indii przez Sangamite, siostrę Mahindy, w III wieku przed naszą erą i powstało wtedy wiele klasztorów. Wraz z narastającą niestabilnością kraju spowodowaną wewnętrznymi walkami i obcymi najazdami oraz wynikającym z tego przeniesieniem stolicy z Anuradha Pury do Polonnaruwy, wspólnota bikuni słabła i ostatecznie zanikła pod koniec XIII wieku. Przeprowadzona w drugiej połowie XI wieku przez Widżajabachu, odnowa zakonu buddyjskiego, nie objęła zakonu kobiecego. Istnieją jednak świadectwa w postaci inskrypcji dowodzące, że zakon kobiecy istniał wówczas na terenie Birmy, a w królestwie paganu stanowił integralną część terawadyjskiej tradycji. Uległ on jednak destrukcji podczas najazdów mongolskich pod koniec XIII wieku. Również w Chinach zachowały się zapiski o przybywających tam ze Sri Lanki i zakładających zakony mniszkach. Pod koniec XIX wieku, na fali reform i ożywienia w ramach terawady, niektóre świeckie kobiety na Sri Lance zapragnęły pogłębić swoje życie religijne i zdecydowały się przyjąć dziesięć wskazań. Zaczęły golić głowy i przywdziały białe bądź szafranowe szaty. Biały był kolorem świeckich wyznawców buddyjskich, a szafranowy kolorem szat mnichów w większości krajów Terawady. Nazywano je Dasasilmata, dosłownie matkami żyjącymi według dziesięciu wskazań. Nie były one mniszkami w formalnym znaczeniu, ani nie uzyskiwały one święceń. W Birmie kobiety przyjmujące osiem lub dziesięć wskazań nie są określane mianem nowicjuszki, samaneri, ale tilashin, posiadaczki moralności. Noszą one różowe szaty. W Tajlandii kobiety z powołaniem zakonnym, przyjmujące pięć lub osiem wskazań, nazywane są maedzi, matka ascetka, i noszą białe szaty. Do niedawna wydawało się, że przywrócenie pełnej wyższej ordynacji mniszek jest niemożliwe. Ze względu na wygaśnięcie zakonu bikuni w ramach terawady, nie było możliwe zebranie kworum dziesięciu o ważnej ordynacji, niezbędnego do wyświęcania nowych mniszek. Od kilkudziesięciu lat przywrócenie Zakonu Bikuni stało się jednak gorąco dyskutowaną kwestią w ramach Terawady wywołującą spory i kontrowersje. W roku 1996 dziesięć kobiet ze Sri Lanki uzyskało w sarnat w Indiach pełną ordynację od mniszek koreańskich. Zgodnie z zasadami winaj nowo wyświęcone mniszki uzyskały następnie pełną ordynację od mnichów. W 1998 roku grupa 21 nowicjuszek ze Sri Lanki otrzymała wyższą ordynację od zakonnic tajwańskich w Bodgaya. W obu przypadkach ordynacja nie została jednak uzyskana od mniejszek zachowujących winaje Theravady, ale winaje Dharma i zakonów mahajanistycznych. Aby ją uprawomocnić, odwołano się do podania o ustanowieniu zakonu kobiecego w Chinach przez mniszki terawadyjskie ze Sri Lanki w V wieku, na bazie którego argumentowano na rzecz przekonania o domniemanej ciągłości między winają Dharma-guptaków a Terawadinów. Jednak przez wielu współczesnych Terawadinów ordynacja ta jest uznawana za nieważną. Do końca 2001 roku. Pełną ordynację otrzymało w ten sposób około 350 mniszek. Od tamtej pory na Sri Lance odbywają się coroczne ceremonie ordynacji i szacuje się, że w kraju przebywa obecnie około 500 w pełni ordynowanych zakonnic. Zgodnie z życzeniem przywódców lankijskiej sangi, rząd oficjalnie nie uznaje nowo utworzonego zakonu bikuni. Ale niewystosowany został też żaden oficjalny zakaz ich działalności. Podobne próby wprowadzenia zakonu mniszek w Birmie zakończyły się niepowodzeniem. Rząd wojskowy Birmy zajął bardzo zdecydowane stanowisko, przeciwne przywróceniu zakonu kobiecego. Ordynacja bikuni jest zakazana w Tajlandii. Za przeprowadzenie w Australii w 2009 roku ceremonii ordynacji mniszek, Adrian Bram został ukarany przez starszych tajskich mnichów usunięciem z leśnej linii Kamatanny. Świeccy w terawadzie. Jak wynika z powyższego przedstawienia, mnisi zajmują zdecydowanie wyróżnioną pozycję w terawadzie. Nie oznacza to jednak, że świeccy nie odgrywają żadnej roli. Chociaż doktryna terawady zakłada, że tylko mnisi mogą osiągnąć status arachanta, świeccy mogą również poczynić znaczące postępy na drodze do Nibbany. Oto bowiem świeccy mogą zostać nawet tak zwanymi niepowracającymi i osiągnąć ostateczną nibbanę w kolejnym życiu, które spędzą w niebiańskiej błogości tak zwanych czystych siedzib Suddawasa. Główną praktyką świeckich jest zbieranie zasługi, (punya) poprzez wykonywanie dobrych uczynków. Świeccy przede wszystkim skupiają się na przestrzeganiu pięciu wskazań, panciasila, dodatkowo w czasie dni uposaty, Świedcy mogą zobowiązać się do przestrzegania tak zwanych ośmiu wskazań Atangasila lub Atasila, które polegają na powstrzymywaniu się od odbierania życia, brania tego co nie jest dane, rozwiązłości, kłamliwej mowy, środków odurzających, spożywania jedzenia w niewłaściwym czasie, tańca, muzyki, pokazów, kwiatów, upiększania się, noszenia ozdób i dekoracji oraz odspania na wysokich łożach. Przede wszystkim jednak świeccy gromadzą zasługę poprzez wspieranie mnichów, którzy są całkowicie pod tym względem od nich zależni. Świeccy oferują mnichom jałmużne, szaty, dbają o klasztory oraz wypełniają różne funkcje, których mnisi nie mogą spełniać ze względu na przepisy patimoki. Dawniej świeccy z reguły byli zainteresowani gromadzeniem zasługi w celu odrodzenia się w przyszłym życiu w niebiosach. W czasach współczesnych rola świeckich w terawadzie znacznie się zwiększyła. Przede wszystkim w przeciwieństwie do czasów starożytnych, świeccy angażują się intensywnie w praktyki medytacyjne. Wiele czołowych postaci współczesnej terawady było ludźmi świeckimi, m.in. Tedji, Anagarika Dharmapala, Ubakin, Esen Goinka czy Dipama. Specyficznym zjawiskiem typowym dla terawadyjskich krajów Azji południowo-wschodniej jest przyjmowanie ordynacji i stawanie się mnichami na krótki okres przez ludzi świeckich. Podjęcie życia w charakterze mnicha nawet przez kilka dni jest uważane za źródło wielkiej zasługi, która nie jest tracona po zrzuceniu szat. Zjawisko to nie występuje na Sri Lance, gdzie porzucanie sangi nie jest postrzegane pozytywnie. W dawnych czasach okresowe wstępowanie do klasztoru mogło przynieść wiele praktycznych korzyści dla młodych mężczyzn. Zapewniało podstawy wykształcenia oraz formację charakteru. Święcenia okresowe są często przyjmowane w ramach obrzędu pogrzebowego, choćby tylko na kilka dni. Uzyskana zasługa jest następnie przekazywana zmarłemu. Podejmuje się je także jako wypełnienie ślubowania dziękczynienia za pomyślne wyzdrowienie z choroby, za pobierzenie nieszczęściu, otrzymanie nagrody lub awansu. Niektórzy mnisi zrzucają szaty ze względów zdrowotnych, np. jeśli nie mogą przestrzegać zakazu jedzenia po południu. Cukrzyca jest niestety częstym problemem wśród mnichów długoterminowych, lub potrzebują opieki medycznej. Z drugiej strony, powszechne jest również wyświęcanie się właśnie z powodów zdrowotnych, aby skorzystać z zasługi uzyskanej dzięki święceniom. KULT RELIGIJNY W Terawadzie Ludzie Zachodu, zafascynowani abstrakcyjnym, filozoficznym przesłaniem buddyzmu palijskiego, często są zaskoczeni obecnością i znaczeniem kultu religijnego w tradycyjnych państwach Terawady. Z pozoru bowiem, doktryna Terawady nie powinna stwarzać w ogóle możliwości kultu religijnego. Buddha osiągnął bowiem ostateczną parinibbanę i nie jest dostępny dla wyznawców. Podobnie zresztą wygląda sytuacja z w pełni wyzwolonymi, czyli arahantami. Wyznawca jest zdany na własny wysiłek na drodze do przebudzenia, będąc wyspą sam dla siebie. A jednak w Terawadzie napotykamy różne formy kultu. Już sam Buddha miał przed swoją parinibbaną zachęcać do pielgrzymek do szczególnych miejsc związanych z jego życiem: miejsca narodzin, przebudzenia, pierwszego kazania i wygaśnięcia. Inną formą kultu wspomnianą w tym tekście przez Buddę jest kult stóp, czyli budowli, pierwotnie kopców, zawierających szczątki buddy lub buddyjskich świętych. Wyznawcy okrążają je i kładą przed nimi kwiaty i kadzidła. W ten prosty sposób czczone są również inne przedstawienia buddy, takie jak wyrzeźbione odciski stóp Buddy w Azji Południowo-Wschodniej i na Sri Lance. W późniejszych czasach zaczęto zamiast fizycznych szczątków przechowywać w stópach również złote tabliczki z inskrypcjami palijskimi. Pielgrzymka i kult mają inspirować wyznawcę buddyzmu, nie mają natomiast na celu uzyskania jakichś nadprzyrodzonych korzyści. Największe znaczenie posiada jednak kult wizerunków buddy, najczęściej w formie posągów. W najwcześniejszym okresie buddyzmu nie tworzono w ogóle wizerunków buddy. Jego symbolem mogły być pusty tron albo odciski stóp. Początki kultu wizerunków buddy są niejasne, ale źródła wspominają o nich począwszy już od IV wieku naszej ery. Posągi te nie są traktowane jedynie jako symbole i pamiątki przebudzonego, inspirujące wyznawców do wysiłku religijnego. Choć w ramach terawady nie uważa się w przeciwieństwie do hinduizmu, że posąg jest zamieszkany przez przedstawione przezeń bóstwo. To uznaje się jednak, że w posągach obecna jest moc Buddy. Ta moc przekazywana jest podczas szczególnych rytuałów. Ich najważniejszym momentem występującym we wszystkich krajach Terawady, z wyjątkiem Birmy, jest otwarcie oczu, reprezentujące przebudzenie Buddy. Na Sri Lance oczy maluje rzemieślnik z określonej kasty, która jest uprawniona do wykonywania tego rytuału. W kontynentalnej części Azji południowo-wschodniej usuwa się wosk lub materiał zakrywający oczy. W rytuałach w Kambodży i Tajlandii wizerunkowi nadaje się moc poprzez recytację tekstów przez mnichów trzymających się świętej nici, której drugi koniec jest przywiązany do wizerunku Buddy. Nowy wizerunek jest w ten sposób nauczany historii życia i osiągnięć Buddy. Następnie siły Buddy związane z tymi osiągnięciami są zapraszane do wejścia w wizerunek. Kolejny interesujący element nadania mocy posągowi Buddy występuje w ceremoniach konsekracyjnych w Kambodży i Tajlandii. Zachęca się mianowicie starszy posąg, aby przekazał swoją moc nowemu wizerunkowi. Rytuały i stosowana terminologia są podobne do tych, które są używane podczas ceremonii wyświęcania mnichów. Wizerunki Buddy najczęściej znajdują się w świątyniach Wihara. Dane miejsce jest jednak świątynią przede wszystkim ze względu na bycie siedzibą mnicha. Sama nazwa Wihara oznacza dosłownie po prostu miejsce zamieszkania, nie posiada konotacji związanych z kultem religijnym. Większość wiosek syngaleskich posiada własną świątynię zamieszkałą przez jednego, a czasem większą ilość mnichów oraz nowicjuszy. Mnich nie jest odpowiedzialny za kondycję duchową mieszkańców wioski, to oni są odpowiedzialni za zapewnienie mu warunków do życia, przez co zyskują zasługę. Mnich terawadyjski prawie nigdy nie pełni roli kapłana. Jedynie w czasie rytuałów pogrzebowych mnisi spełniają rolę podobną indyjskim braminom. Są bowiem zapraszani do uczestnictwa w pogrzebie i karmieni tydzień po śmierci, trzy miesiące później oraz podczas corocznych rytuałów upamiętniających. We wszystkich tych przypadkach zasługa z aktu karmienia mnichów jest rytualnie przekazywana zmarłemu. Innym zadaniem mnichów jest śpiewna recytacja specjalnie wybranych w tym celu tekstów palijskich. Taka recytacja nazywa się w języku palijskim paritta, co oznacza ochronę. Każdy może recytować parity, ale zwykle zaprasza się do tego mnichów i karmi się ich przed i po ceremonii, zwiększając w ten sposób uzyskaną zasługę. Podczas ceremonii paritta najczęściej śpiewa razem przynajmniej dwóch mnichów. Często zaangażowanych jest jednak o wiele więcej osób i śpiewają one na zmiany. Teksty pochodzą z ustalonego repertuaru księgi paritta, który mnisi powinni znać na pamięć. Jeszcze bardziej zaskakującym elementem religijności terawadyjskiej może wydać się kult bóstw. Czyż terawada nie jest bowiem religią ateistyczną? Buddyści wierzą jednak, że istnieją zarówno złe, jak i dobre bóstwa, z których niektóre chronią sasane buddy. Według oficjalnej doktryny buddyjskiej nie są to oczywiście bóstwa w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, są to istoty potężne, ale śmiertelne i zniewolone sansarą. Zwyczajowo zarówno mnisi, jak i ludzie świeccy, po dokonaniu jakiegoś dobrego uczynku, przekazują zasługę z niego bóstwom chroniącym damę, licząc na to, że będą one chronić także ich samych. Wszystkie kraje terawady posiadają swój panteon bóstw, zarówno pochodzenia lokalnego, jak i zewnętrznego, którym przekazuje się zasługi w zamian za ochronę. Godne uwagi jest to, że oprócz przekazywania zasługi, Bóstwom tym składa się też różnego rodzaju ofiary, takie jak kwiaty, owoce, kadzidło, a przede wszystkim pieniądze. Warto tu zauważyć, że świeccy wyznawcy nigdy nie zwracają się do Buddy, aby prosić o światowe korzyści lub jakąkolwiek inną przysługę. Powszechna wśród buddystów terawady jest świadomość tego, że Budda nie jest bogiem i nie jest już dostępny dla swoich wyznawców. W swoich codziennych potrzebach szukają więc pomocy u różnych istot boskich. Kapłan, zwykle świecki lub kobieta, działa jako pośrednik i odprawia rytualną ofiarę, pudzę, dla Boga. Zwyczaj ten jest bardzo rozpowszechniony nie tylko wśród świeckich, ale także wśród mnichów. Oprócz puczy dla bogów istnieje wiele obrzędów i rytuałów zapewniających zdrowie, ochronę, dobrobyt, a zwłaszcza zapobiegającym nieszczęściom powodowanym przez złośliwe istoty. Do podobnego typu zachowań można również włączyć wiarę w charyzmatycznych mnichów i nauczycieli. Noszenie amuletów z ich wizerunkami jest dość powszechne w społeczeństwach buddyjskich Azji Południowo-Wschodniej. Visuddhimaga Dimaga Buddhagosy Klasyczna soteriologia terawady. W suttach kanonu palijskiego Buddha wielokrotnie stwierdzał, że centralne miejsce w jego nauczaniu zajmuje problem cierpienia. Przesłanie Buddy nie ogranicza się jednak do teoretycznego opisu cierpienia, ma ono bowiem charakter wybitnie praktyczny. Dlatego też najważniejsze miejsce w nauce Buddy zajmuje opisanie drogi prowadzącej do usunięcia cierpienia. Ponieważ przyczyną cierpienia jest ostatecznie niewiedza, drogą do jego ostatecznego usunięcia jest z punktu widzenia buddyzmu rozwój zrozumienia, pania. Drogą do uzyskania takiego zrozumienia w buddyzmie nie jest jednak spekulacja, ale praktyka medytacyjna. Sutty nie dostarczają jednak wcale jednolitego i spójnego obrazu buddyjskiej praktyki medytacyjnej. Co więcej, nie daje się w nich odnaleźć źródeł licznych istotnych elementów współczesnej doktryny medytacji buddyzmu terawady. Klasyczna doktryna soteriologiczna Terawady została najpełniej wyłożona w traktacie Visuddhimagga autorstwa Gosy. Wisud jest najważniejszym traktatem poświęconym medytacji w ramach tradycji Terawady, a także jej najważniejszym pismem postkanonicznym. W Wisuddhimagdze wypracowana została teoria medytacji, mogąca śmiało pretendować do miana kompletności w obrębie tradycji Theravady. Uwzględnia ona bowiem zarówno naukę zawartą w suttach, doktrynę zawartą w traktatach Abhidhammy, jak i poglądy na medytacje obecne w komentarzach. O wyjątkowości Dimagi świadczy też to, że w niezwykle udany sposób łączy kwestie teoretyczne z ściśle praktycznymi, wręcz technicznymi. W traktacie obecne są zarówno subtelne analizy filozoficzne dotyczące podstawowych elementów rzeczywistości, jak i szczegółowe opisy wykonywania przedmiotów medytacji. O ile jednak w popularnych ujęciach buddyzmu za główny i podstawowy schemat drogi do wyzwolenia uchodzi szlachetna ośmioraka ścieżka, Dimaga nie korzysta z niego. Zamiast tego opiera się na występującym tylko raz w kanonie palijskim, w Rata Vinita Sutcie, schemacie siedmiu oczyszczeń, Visuddhi. Buddha Gosa przyporządkowuje jednak siedem oczyszczeń do bardziej ogólnego schematu, który występuje w kanonie palijskim znacznie częściej. Chodzi tu o schemat dzielący buddyjską drogę do wyzwolenia na rozwój cnoty, sila, rozwój skupienia, samadhi, definiowany też jako rozwój umysłu, citta. I rozwój zrozumienia, pania. I tak, na rozwój cnoty składa się oczyszczenie cnoty, na rozwój skupienia składa się oczyszczenie umysłu, a na rozwój zrozumienia składa się pozostałych pięć oczyszczeń. Rozwój moralności Osiągnięcie moralnej czystości jest absolutnie niezbędne dla postępu w praktyce medytacyjnej. Visuddhimagga ujmuje rozwój cnoty za pomocą schematu czworakiego oczyszczenia cnoty – chatupari suddhisila. Pierwszym członem tego schematu jest cnota powściągnięcia za pomocą patimokhi – patimokha varasila. Ten etap rozwijania cnoty polega na skrupulatnym zachowywaniu reguł patimokhi. Drugim etapem składającym się na rozwój cnoty jest według Buddhagosy cnota powściągnięcia władz zmysłowych – Indriya Samvarasila. Nie polega ona na utrzymaniu niewrażliwości zmysłowej, ale na umiejętnej selekcji bodźców, na jakie jesteśmy wystawieni. Celem tej praktyki jest zapobieżenie wywoływaniu przez doświadczenie zmysłowe narastania różnego rodzaju skalań. Ostatecznym jej efektem jest osiągnięcie takiego stanu, w którym każdy element doświadczenia będzie przyjmowany z równowagą upekka. I nie będzie wzbudzał gwałtownych emocjonalnych reakcji, takich jak pożądanie czy wstręt. Trzecim etapem składającym się na oczyszczenie cnoty jest cnota oczyszczonego sposobu życia, Adzi Vapari Suddhisila. Mnich, który dąży do tego celu, powinien zdobywać swoje podstawowe przybory, a więc szaty, jedzenie i lekarstwa, tylko w zgodzie z zasadami obowiązującymi we wspólnocie mnichów. Ostatnim etapem składającym się na oczyszczenie cnoty jest cnota w użytkowaniu przyborów, pacchaya sani będąca niejako kontynuacją poprzedniego etapu. Praktyki ascytyczne Omówienie czterech etapów oczyszczenia cnoty kończy pierwszy rozdział di Magi. Istnieją jednak bardziej zaawansowane praktyki pozwalające na dalsze oczyszczenie cnoty. Chodzi tutaj o praktyki ascetyczne, dutanga, których omówieniu poświęcony jest drugi rozdział. Jak zaznacza Buddha Gosa, medytujący, dążący do rozwoju cnoty, powinien podjąć praktyki ascetyczne, aby w jeszcze większym stopniu udoskonalić takie specjalne jakości, jak mała ilość pragnień czy zadowolenie. Dutanga odegrały bardzo duże znaczenie w dziejach terawady, od czasów starożytnych aż po współczesne. Stanowiły one na przykład ważny element systemu praktyki uprawianej przez odnowicieli tajskiej tradycji leśnej, Ajana sao i Ajana mana, i są wciąż praktykowane przez tajskich leśnych mnichów. Składają się na nie: 1. Praktyka odzianego włachmany, polegająca na tym, że mnich nie uzyskuje swoich szat od świeckich wyznawców, ale musi je sam sobie znaleźć. 2. Praktyka noszącego trzy szaty. Polegająca na tym, że mnich ogranicza się tylko do trzech kawałków szat. 3. Praktyka spożywającego jałmużnę, polegająca na tym, że mnich uzyskuje swoje jedzenie tylko jako jałmużnę, nigdy z innych źródeł. 4. Praktyka chodzącego od domu do domu, polegająca na tym, że mnich udający się po jałmużnę nie ogranicza się tylko do mieszkań, co do których wie, że zostanie w nich dobrze przyjęty i otrzyma dobre jedzenie ale odwiedza po kolei wszystkie domy w wiosce. 5. Praktyka jedzącego w ciągu jednego posiedzenia polega na tym, że mnich spożywa jedzenie tylko raz dziennie. 6. Praktyka jedzącego z miski polegająca na tym, że mnich ogranicza się do jedzenia tylko takiej ilości pokarmu, jaka zmieści się w jego miejsce i niczego więcej. 7. Praktyka odmawiającego późniejszego jedzenia. Ta praktyka polega na tym, że mnich po otrzymaniu pokarmu jako jałmużny nie domaga się już dodatkowych porcji jedzenia. 8. Praktyka mieszkającego w lesie polegająca na tym, że mnich rezygnuje z życia w wiosce i zawsze o świcie musi przebywać w lesie. 9. Praktyka żyjącego u korzeni drzew polegająca na tym, że mnich nie mieszka w zadaszonych pomieszczeniach. 10. Praktyka żyjącego na otwartej przestrzeni, polegająca na tym, że mnich nie tylko nie może żyć w wiosce, ale nie może nawet mieszkać pod drzewem. 11. Praktyka żyjącego na cmentarzu 12. Praktyka używającego wszystkich rodzajów łóżek, polegająca na tym, że mnich nie dąży do spania w wygodnych, luksusowych łóżkach, ale zadowala się każdym dostępnym. 13. Praktyka siedzącego, polegająca na tym, że mnich odmawia przyjmowania pozycji leżącej. Wypoczywa i śpi zawsze w pozycji siedzącej, choć oczywiście nie ma żadnych zakazów wstawania i chodzenia. Rozwój skupienia medytacyjnego, dziany. Omówienie rozwoju cnoty zajmuje Wisuddhimagdze stosunkowo niewiele miejsca i to nie jemu zawdzięcza traktat Buddhagosy swoją sławę. Można powiedzieć, że właściwa teoria medytacji rozpoczyna się od drugiej części Visuddhi Magi, opisującej oczyszczenie umysłu, citta visuddhi. Oczyszczenie umysłu zachodzi, zdaniem Buddha Gosy, poprzez rozwój, bhavana, skupienia, samadhi. Ten rozwój jest w zasadzie utożsamiany z osiąganiem dżan, czyli stanów pochłonięcia medytacyjnego. Dżany są praktykowane poprzez jednopunktowe skupienie na pojedynczym przedmiocie medytacyjnym. E karamana. Wisud Dimaga wyróżnia 40 takich przedmiotów medytacyjnych, które mogą stać się obiektem skupienia. Poszczególne obiekty są w różnym stopniu adekwatne dla ludzi o różnym typie usposobienia. Ważne jest zatem aby zostały dobrane do osobowości danego medytującego. Ta rola przypada nauczycielowi medytacji, określanemu mianem dobrego przyjaciela. Visuddhimaga rozpoznaje sześć głównych typów usposobienia: porządliwe, nienawistne, skłonne do złudzenia, skłonne do wiary, inteligentne i spekulatywne. Po przedstawieniu teorii usposobienia, Buddha Gosa przystępuje do skrótowej ogólnej prezentacji czterdziestu tematów medytacji. Są nimi dziesięć kasin, dziesięć rodzajów obrzydliwości, dziesięć rozpamiętywań. Cztery brama wihary, cztery stany pozbawione formy, jedno postrzeżenie i jedna definicja. W Visuddhimagdze zdecydowanie wyróżnione miejsce zajmuje medytacja z użyciem kasin, a Buddha Gosa poświęca jej znacznie więcej miejsca niż pozostałym formom medytacji skupienia. Dla współczesnego czytelnika musi być to z pewnością zaskakujące, jako że ta forma medytacji nie jest praktycznie dzisiaj uprawiana ani kojarzona w powszechnej opinii z buddyzmem. Kasiny są rekwizytami reprezentującymi najbardziej elementarne jakości, takie jak główne żywioły i barwy. Po wykonaniu odpowiedniego rodzaju kasiny, medytujący powinien usiąść na odpowiednio przygotowanym siedzisku, a kasinę umieścić w takiej odległości i na takiej wysokości, żeby nie następowało zmęczenie oczu. Po tych zabiegach wstępnych rozpoczyna się właściwa medytacja. Polega ona na jednopunktowej koncentracji na jednym przedmiocie, prowadzącej do wyłączenia wszystkiego innego z pola świadomości. Buddhagosa definiuje koncentrację jako umieszczanie, ustanawianie umysłu i czynników mentalnych właściwie i równo na pojedynczym przedmiocie. Stopniowo prowadzi to do zablokowania pięciu negatywnych czynników umysłowych, tzw. przeszkód, przez pięć pozytywnych czynników dziany. Myśl początkowa jest mentalnym czynnikiem odpowiedzialnym za naprowadzanie umysłu na przedmiot, który powinien zostać nią uderzony. Jej cechą jest przykuwanie umysłu do swojego przedmiotu medytacji. Myśl podtrzymana spełnia funkcję wiązania umysłu z przedmiotem w bardziej ciągły sposób. Kluczową cechą dziany jest medytacja nad swoim przedmiotem. W opisie procesu medytacji daje się zauważyć typowe dla terawady upodobanie do bardzo drobiazgowej analizy stanów psychologicznych przy ujęciu kategorii Abidamy. Początkowy przedmiot skupienia jest kontemplowany za pomocą zmysłów i ma często charakter fizycznego artefaktu bądź cielesnego doznania w przypadku szeregu innych form medytacji. Wraz z postępem medytacji jest on zastąpiony z czasem przez jego wierne mentalne wyobrażenie, na którym należy się koncentrować. Ono samo z kolei może stopniowo ulec przemianie do tak zwanego znaku przeciwnego. Który nie ma już charakteru zmysłowego, ale należy do sfery subtelnej formy. Jego pojawianie się oznacza osiągnięcie tzw. skupienia dostępu, czyli przejściowego stanu poprzedzającego osiągnięcie dziany. Ten znak może następnie zostać rozciągnięty wewnątrz umysłu. Wraz z postępem medytacji pozytywne czynniki umysłowe stają się silniejsze i następuje przejście ze stanu skupienia dostępu do stanu pochłonięcia, czyli pierwszej dziany. Pierwsza dziana posiada pięć czynników: myśl początkową, myśl podtrzymaną, przyjemność, zachwyt i jednopunktowość. Budda Gosa wyjaśnia, że osiąganie kolejnych, coraz wyższych dzian wiąże się z przezwyciężaniem obecnych w niższych dzianach czynników, które nie występują w dzianach wyższych. I tak przejście do drugiej dziany polega na przezwyciężeniu myśli początkowej i myśli podtrzymanej. Przy przejściu do trzeciej dziany zachwyt zostaje przezwyciężony, a jego miejsce zajmuje równowaga, upekka. Czwarta dżana porzuca jeden czynnik, czyli przyjemność, a posiada dwa czynniki, czyli równowagę, a także jednopunktowość. Przy użyciu kasin i uważności oddychania, medytujący może osiągnąć cztery dżany sfery subtelnej formy, rupa, a następnie cztery stany pozbawione formy, arupa. Inne przedmioty medytacji pozwalają na osiągnięcie niższych stanów skupienia a niektóre z nich, jak na przykład rozpamiętywanie buddy, mogą prowadzić tylko do skupienia dostępu. Ograniczenia skupienia i konieczność rozwoju zrozumienia. Mimo licznych korzyści, jakie wiążą się z rozwojem skupienia, jest on sam w sobie niewystarczający do osiągnięcia głównego celu świętego życia, a więc ostatecznego wyzwolenia. Podczas pochłonięcia skalania umysłu zostają tylko przejściowo stłumione, a nie usunięte na trwałe, i po zakończeniu medytacji na nowo atakują umysł. Niezwykłe przyjemności związane ze stanami pochłonięcia mogą stać się źródłem groźnego uzależnienia praktykującego. Z buddyjskiego punktu widzenia niezbyt korzystne jest również odrodzenie się jako istota niebiańska bowiem w ten sposób zmarnowana zostaje wyjątkowa szansa na trwałe usunięcie cierpienia, jakie związane jest z egzystencją ludzką. Egzystencja w niebiosach nie trwa zresztą wiecznie, bowiem po wyczerpaniu się zasługi następuje odrodzenie się w jednej z niższych sfer bytowania, często nawet w jednym z piekieł. Osiągnięte w wyniku rozwoju skupienia cudowne moce, iddi, stają się często źródłem pychy i różnego rodzaju nadużyć. Z tych wszystkich powodów w buddyzmie rozwój skupienia nie jest traktowany jako cel sam w sobie, ale środek pomocniczy w osiągnięciu ostatecznego wyzwolenia. Bezpośrednią rolę w wyzwoleniu odgrywa bowiem nie skupienie, ale zrozumienie, pannia, które jest w stanie usunąć niewiedzę, będącą przyczyną stawania się, a w konsekwencji cierpienia. To właśnie rozwój zrozumienia ma być tym, co odróżnia buddyzm od innych systemów soteriologicznych, którym buddyści nie odmawiają zresztą żadnych osiągnięć związanych z rozwojem skupienia. W Visuddhimagdze rozwój zrozumienia stanowi kulminację drogi do wyzwolenia, a jego opisowi poświęcona jest trzecia, ostatnia część traktatu. Abhidhamma Teoretyczne podstawy terawady. Aby opisać relację, jaka zachodzi pomiędzy rozwojem zrozumienia a innymi elementami składającymi się na buddyjską ścieżkę wyzwolenia, Buddha Gosa ucieka się do ciekawego porównania. Porównuje on zrozumienie do drzewa, którego glebą jest teoretyczne opanowanie podstawowych doktryn buddyjskich wyjaśniających naturę zjawisk, a korzeniami są dwa pierwsze oczyszczenia a więc oczyszczenie cnoty i oczyszczenie umysłu. Pozostałe pięć oczyszczeń stanowi pień zrozumienia. Buddha Gosa przywiązuje wielką wagę do konieczności opanowania teoretycznych podstaw zrozumienia, które stanowią jego glebę. Duża część Visuddhimagi poświęcona jest omówieniu podstawowych teorii wyjaśniających naturę zjawisk, takich jak teoria pięciu kand, teoria sześciu bazy zmysłów i doktryna zależnego powstawania. Buddhagosa nie ogranicza się do ujęcia obecnego w Suttach, ale korzysta w pełni z rozwiązań wypracowanych w pismach Abhidhammy. Podstawowe znaczenie ma zwłaszcza klasyfikacja podstawowych, nieredukowalnych elementów rzeczywistości, czyli dam. W pełni rozwinięta doktryna Theravady wyróżnia w sumie 82 rodzaje dam, podzielonych na cztery grupy. Pierwszą z nich jest grupa dam materialnych, rupa. Na które składają się cztery podstawowe żywioły i dwadzieścia dalsze rodzaje dam materialnych wywodzących się z nich. Odrębną damę stanowi umysł, citta, któremu zawsze towarzyszą damy z grupy mentalnych czynników towarzyszących, Cetasika. Jest to porównane do króla, któremu towarzyszy zawsze zastęp dworzan. Występuje w sumie 52 rodzaje dam z grupy Cetasika a składa się na nie siedem dam występujących w każdym stanie umysłu, sześć dam występujących opcjonalnie, ale zawsze w tej samej konfiguracji, dwadzieścia pięć dam korzystnych i czternaście dam niekorzystnych. Ostatnią z osiemdziesięciu dwóch dam jest jedyna w swoim rodzaju dama nieuwarunkowana, czyli nibana. Choć istnieje tylko jedna damma umysłu, to z powodu jej rozmaitych konfiguracji z dammami z grupy Chetasika, aby damma wyróżnia aż 89 rodzajów umysłu. W zależności od tego, co jest przedmiotem umysłu, można wprowadzić dalszy podział, bowiem 81 rodzajów umysłu posiada przedmiot należący do świata złożonego z pięciu Kand, a osiem rodzajów umysłu posiada za przedmiot przekraczającą świat nibbane. Stąd pierwsza grupa określona jest mianem światowych rodzajów umysłu, a druga mianem ponadświatowych rodzajów umysłu. Jedną z największych innowacji, jaką wprowadza Wisut Dimaga w stosunku do Sud, jest przedstawianie bardzo dokładnej analizy procesu doświadczenia, chittaviti, przy użyciu kategorii wypracowanych przez pisma Abhidhammy. Abhidhamma ujmuje potoczne doświadczenie jako serię chwilowych stanów umysłu określanych mianem citta lub cittupada. Nietrwałość ujmowana jako momentalność, jest więc cechą najbardziej podstawowych elementów rzeczywistości. Każda citta trwa tylko przez krótki ułamek sekundy, ale wciąż może być podzielona na trzy etapy: etap powstawania, upada, etap trwania, titi i etap ginięcia, bańga. Te chwilowe stany umysłu następują po sobie z taką wielką częstotliwością, że zwykła osoba nie jest w stanie ich w żaden sposób uchwycić. Potoczne doświadczenie jest po prostu sumą wielkiej ilości chwilowych stanów umysłu, nie dających się rozróżnić. Zgodnie z filozofią Abidamy, chwilowe stany umysłu nie występują w izolacji, ale są częścią całych serii. Istnieją dwa rodzaje takich serii. Jedną z nich jest pasywny strumień umysłowy, który funkcjonuje jako podłoże dla aktywnych procesów umysłowych. Znany jest on jako bawanga, kontinuum życiowe. Drugim typem serii jest proces aktywnych stanów umysłu powiązany z postrzeżeniami, myślami, aktami wolicjonalnymi. Ten proces znany jest jako chitta. Bawanga narasta w łonie matki już w chwili poczęcia. Jej korzeniem jest niewiedza, a widzia. Jest podtrzymywana przez pragnienie, aby istnieć, bawatana, a o jej indywidualnej formie i charakterze decyduje przeszła kamma. Podczas życia jednostki kontinuum życiowe funkcjonuje wtedy, kiedy umysł nie jest zaangażowany w procesy aktywnego myślenia. Bawangia funkcjonuje zwłaszcza w stanach głębokiego snu ale staje się aktywna również podczas bardzo licznych, choć krótkich chwil, które nadarzają się podczas przerw między aktywnymi procesami umysłowymi. Kiedy umysł wchodzi w kontakt z danymi zmysłowymi lub ideami, pasywny strumień kontinuum życiowego zostaje przerwany. Umysł znajdujący się w stanie kontinuum życiowego jest poddany stymulacji, która niejako budzi go z tego stanu. Najpierw następuje po prostu moment zwykłego funkcjonowania kontynuum życiowego atita Bawanga. Drugim momentem jest jego wibracja, bavanga cialana, a trzecim jego odcięcie i zatrzymanie. Bawanga upaceda, bo aktywny umysł ma się właśnie pojawić. Pierwszym momentem aktywnego umysłu jest jego odnoszenie się, Avajjana, do przedmiotu poznania, który właśnie pojawił się w bramie umysłu Manodwara. Ta świadomość nie poznaje jeszcze przedmiotu, a jedynie zwraca się do niego, umożliwiając tym samym powstanie odpowiedniej świadomości zmysłowej w krótkim odstępie czasu. Po pojawieniu się odpowiedniej świadomości zmysłowej, na przykład wzrokowej, pojawią się kolejno świadomość odbierająca, badająca i określająca. Potem następuje szereg momentów określanych mianem pulsacji, działana, kiedy świadomość kontempluje swój przedmiot. Następnie następują dwa momenty rejestracji przedmiotu i świadomość znowu zapada się w stan kontinuum życiowego. Wgląd. Praktyczny rozwój zrozumienia. Pierwszym etapem praktycznego rozwoju zrozumienia jest oczyszczenie poglądu, ditti-visuddhi, które Buddha Gosa definiuje jako prawidłowe postrzeganie tego, co mentalne i materialne, namarupa, czyli jednostki ludzkiej. Chodzi tutaj o usunięcie niewłaściwych poglądów dotyczących istnienia substancjalnej jaźni, stanowiących przyczynę lgnięcia, a co za tym idzie, cierpienia. Analiza czynników składających się na jednostkę ludzką ujawnia jednak, że żadna trwała jaźń nie istnieje. Tym, co istnieje naprawdę, jest po prostu grupa materialnych i mentalnych czynników, które ciągle powstają i giną. Poglądy terawady w tej kwestii można określić mianem redukcjonizmu. Już na samym początku rozdziału wprowadza Buddhagosa niezwykle istotne dla tradycji terawady rozróżnienie pomiędzy dwoma alternatywnymi sposobami rozwoju zrozumienia. Chodzi tutaj o wehikuł wyciszenia, sama Tajana i wehikuł wglądu vipassanayana. Jana. Medytujący, którego wehikułem jest wyciszenie, to sama a ten, którego wehikułem jest wgląd, jest określany jako vipassana-janika. Ten ostatni określany jest też jako sukha-vipassaka, praktykujący suchy wgląd. Różnica pomiędzy oboma wehikułami polega na tym, że samata-janika czyni przedmiotem swojego wglądu wcześniej osiągnięty stan dziany, a vipassana-janika nie łączy wglądu z dzianą. Praktykujący musi następnie rozwiać wątpliwości dotyczące przyczyn i warunków zaistnienia kompleksu mentalno-materialnego, namarupa, jakim jest jednostka ludzka. Istotna jest w tym kontekście kontemplacja zależnego powstawania. Buddyzm terawada głosi koncepcję uniwersalnej przyczynowości, zgodnie z którą wszystkie zjawiska powstają w zależności od innych zjawisk. Żadne nie jest samoistne. Żadna pojedyncza przyczyna nie może sama wywołać skutku. Dana przyczyna nie wywołuje również tylko jednego skutku. Te wykluczają też istnienie jakiegokolwiek Boga Stworzyciela. Dlatego też zbiór przyczyn warunkuje cały zbiór skutków. W ten sposób medytujący dochodzi do zrozumienia, że Namarupa, czyli to, co konwencjonalnie nazywamy jednostką ludzką, jest wynikiem oddziaływania rozmaitych warunków i przyczyn. W ten sposób zachodzi oczyszczenie poprzez przezwyciężenie wątpliwości. Kańka Vitara Navi suddi. Zanim dokona się kolejne oczyszczenie, medytujący musi podjąć praktykę określaną mianem pojmowania grupami. Kalapa Sammasana Polega ona na grupowaniu wszelkich zjawisk przy użyciu różnych kategorii, a następnie przypisywaniu im trzech znamion. Lakana nietrwałości, aniccha, nacechowania cierpieniem, duka i bezjaźniowości, anatta. Na tym kończy się analityczny, dyskursywny etap wglądu, a rozpoczyna faza dynamicznej praktyki, kiedy medytujący będzie kontemplował zmieniające się elementy konstytuujące własne jestestwo. Od tego momentu medytujący rozpoczyna praktykę określoną mianem kontemplacji powstawania i ustawania, udaya baya nupasana. Polega ona na śledzeniu ciągłych zmian, którym ulega pięć kand, a mianowicie ich pojawiania się i znikania. Wraz z pierwszymi postępami w tej praktyce medytujący osiąga stopień zaawansowania określony mianem delikatnego wglądu taruna vipassana. Jest to kluczowy moment praktyki, bowiem spotyka go wtedy szereg nieoczekiwanych doświadczeń, określonych wspólnym mianem dziesięciu niedoskonałości wglądu. Dasa Vipassanu Pakkilesa. Należą do nich iluminacja, wiedza, zachwyt, spokój, radość, siła postanowienia, wysiłek, uważność, równowaga i przywiązanie. Niebezpieczeństwo polega na tym, że praktykujący może w tym momencie uznać, że osiągnął już ostateczny cel praktyki, czyli nibbane. W efekcie pojawia się przywiązanie do tych zjawisk i praktyka może zostać zahamowana. Właściwą drogą postępowania wobec dziesięciu niedoskonałości wglądu jest uczynienie ich samych przedmiotami wglądu. W ten sposób następuje oczyszczenie poprzez wiedzę i wizję tego, co jest ścieżką, a co nią nie jest. Medytujący musi teraz wznowić przerwaną wcześniej z powodu wystąpienia niedoskonałości wglądu kontemplację powstawania i ustawania. Wraz z postępem wglądu medytujący zaczyna dostrzegać trzy odrębne fazy stawania się każdego z uwarunkowanych zjawisk sankara. Pojawiania się, upada, obecności, titi i rozpadu bańga. W efekcie medytujący osiąga na tym etapie praktyki cały szereg kluczowych wglądów w naturę uwarunkowanych zjawisk. Jawią się mu one w swojej nagiej i niezafałszowanej postaci, jako rozkładające się, przerażające i niebezpieczne. Rezultatem jest odczarowanie złudnego powabu, jaki ma rzeczywistość dla innych ludzi, osiągnięcie beznamiętności, nibida, pragnienie wyzwolenia się na dobre od rzeczywistości fenomenalnej i ostatecznie uzyskanie równowagi wobec tego, co uwarunkowane. W ten sposób dokonuje się oczyszczenie poprzez wiedzę i wizję drogi Patipadiniana Dasanavi Suddi, które można pokrótce zdefiniować jako pełny wgląd w naturę rzeczywistości zjawiskowej. Na tym etapie następuje kluczowy moment. Ponieważ natura zjawisk została w pełni ujrzana, następuje rozczarowanie nimi i zniechęcenie do nich. Umysł odwraca się od tego, co uwarunkowane i przez jeden moment czyni swoim przedmiotem to, co nieuwarunkowane, czyli nibbane. Zdaje się to sugerować, że nibbana jest czymś, co jest stale dla nas bezpośrednio dostępne, ale ze względu na zaaferowanie rzeczywistością uwarunkowaną nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ten moment świadomości ma kluczowe znaczenie i jest określany w Magze jako wiedza o zmianie rodowodu. Gotrabuniana. Chodzi o to, że od tego momentu praktykujący przestaje należeć do grupy zwykłych światowych osób, ale staje się jedną z tak zwanych szlachetnych osób. Czynnikami niewolącymi jednostkę w Sansarze jest, według terminologii terawadyjskiej, tak zwane dziesięć więzów samiodżana. Opisany powyżej pierwszy moment kontemplacji nibbany nie jest jeszcze w stanie zniszczyć więzów. Te role spełnia następujący po nim bezpośrednio moment tzw. umysłu ścieżki, Maggacitta, który także bierze za swój obiekt nibbane i jest w stanie przeniknąć cztery szlachetne prawdy. Po umyśle ścieżki pojawia się umysł owocu, Palacitta. O ile umysł ścieżki ma za zadanie zniszczenie więzów, to umysł owocu jedynie rozkoszuje się spokojem, jaki wynika z usunięcia więzów. Umysł owocu również bierze nibane za swój przedmiot. Zarówno umysł ścieżki, jak i umysł owocu trwają bardzo krótko. Umysł ścieżki trwa tylko jeden moment, umysł owocu to dwa albo trzy momenty, w zależności od uzdolnień medytującego. Im są one większe, tym krócej trwa umysł owocu. Tym, co jest szczególnie istotne, jest fakt, że ponadświatowe ścieżki i owoce to stany świadomości dzianicznej. Są one stanami dziany, ponieważ posiadają wszystkie czynniki dziany, ale wyniesione z poziomu światowego, lokija, do ponadświatowego, loku tara. Są to więc tak zwane dziany ponadświatowe. Więzy nie są usuwane jednorazowo w całości, ale podczas czterech etapów. W każdym z tych etapów umysł ścieżki musi brać za swój przedmiot nibbane i przenikać cztery szlachetne prawdy. Odpowiada to czterem stadiom wyzwolenia. Wkraczającemu w strumień, powracającemu raz, niepowracającemu i arachantowi. Wkraczający w nurt usuwa poglądy o jaźni, niepewność, lgnięcie do zasad i praktyk, a więc trzy pierwsze niższe więzy. Powracający raz dodatkowo osłabia pożądanie, awersję i złudzenie. Niepowracający niszczy całkowicie pięć niższych więzów, a arachant niszczy wszystkie dziesięć więzów. Wraz z osiągnięciem stanu Arahanta zrealizowany zostaje ostateczny cel świętego życia. Od Buddy odróżnia Arahanta jedynie fakt, że nie odkrył on sam drogi do przebudzenia. Jego nibbana nie różni się niczym od nibbany Buddy. Zarówno Budda, jak i Arahantowie ulegają całkowitemu wyzwoleniu z sansary i nigdy nie będą już się wcielać osoby, które osiągnęły choć raz umysły ścieżki, mają dostęp do szczególnego stanu medytacyjnego, podczas którego mogą kontemplować nibbane przez dowolny okres czasu. Ten stan określany jest mianem osiągnięcia owocu, Pala Samapatti. I też jest rodzajem ponadświatowej dziany. Trudniejsze do uzyskania jest osiągnięcie ustania, nirodda Samapatti, znane również jako ustanie postrzegania i odczuwania. Sanja, Weda i Roda. Według Visuddhimagi, w tym stanie ustają jednak nie tylko odczuwanie i postrzeganie, ale cała aktywność mentalna. Stan ten dostępny jest tylko niepowracającym i arachantom, którzy osiągnęli zarówno cztery dziany, jak i cztery osiągnięcia samapati. Pełny rozwój wglądu i wyciszenia jest więc warunkiem koniecznym osiągnięcia ustania. W celu osiągnięcia tego stanu medytujący musi osiągać kolejne dziany, a po opuszczeniu ich poddać kontemplacji ich czynniki, w celu ujęcia ich jako nietrwałych, przepełnionych cierpieniem i pozbawionych jaźni. Osiągnięcie ustania potrwa tyle czasu, ile zostało to wcześniej zaplanowane przez medytującego. Medytujący staje się na tym etapie podobny do martwego ciała. Tym, co go od niego odróżnia, jest według słów gospodarza Chitty, zawartych w Dutti Kamabu Sutcie, to, że ciało wciąż jest ciepłe i władze zmysłowe zachowują zdolność do funkcjonowania, choć są przejściowo nieaktywne. Nirodda Samapatti stanowi najwyższe możliwe osiągnięcie medytacyjne, a Buddhagosa nie zawahał się nawet określić go mianem formy Nibbany. Bowiem przypomina ono ostateczną formę nibbany następującą po śmierci Arahanta, a mianowicie nibbane bez pozostałości lgnięcia. Opis osiągnięcia Niroda Samapati kończy część Visuddhi Magi poświęconą rozwojowi zrozumienia, a więc jednocześnie cały traktat. Współczesne ruchy medytacyjne w ramach Theravady. Klasyczna terawada była bardzo konserwatywną i zachowawczą doktryną. Po ustaleniu się ortodoksyjnego przekazu, niewiele było w historii terawady innowacji czy twórczego fermentu. Nie znajdziemy w zamieszłych dziejach terawady wielu wybitnych mistrzów medytacyjnych ani różnych podejść do praktyki, jak ma to miejsce choćby w przypadku chińskiego buddyzmu Chan z epok Tang i Song. Co więcej, przez dużą część swojej historii Terawada była w stanie stagnacji, znajdując się nieraz na krawędzi upadku. Ale taki stan rzeczy był zgodny z oczekiwaniami terawadinów, których historiozofia zakładała, że ludzie żyją obecnie w okresie coraz bardziej pogłębiającej się degeneracji, która skończy się całkowitym zanikiem dammy. Nie powinno zatem w takim układzie dziwić, że przez znaczną część swojej historii terawadini nie skupiali się na medytacji, wierząc głęboko, że degeneracja zdolności ludzkich uniemożliwia realny postęp w tej dziedzinie. Biorąc to wszystko pod uwagę, tym bardziej musi wydać się zaskakujące, że współczesną terawadę cechuje niezwykła wprost różnorodność, innowacyjność i wielość interpretacji damy oraz różnego rodzaju praktyk medytacyjnych. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że terawada jest obecnie bardziej żywotna niż kiedykolwiek wcześniej, a prawdopodobnie bardziej nawet niż jakakolwiek inna współczesna odmiana buddyzmu. Jak doszło do tak wielkiego renesansu i rozkwitu w ramach współczesnej terawady? Tradycje medytacyjne przed XX stuleciem źródła są zasadniczo zgodne. Kiedy cofniemy się do początków XIX wieku, znajdziemy lokalne odmiany terawady na Sri Lance i w krajach południowo-wschodniej Azji pogrążone w głębokim kryzysie i stagnacji. Praktyki medytacyjne albo zanikły, albo przybrały formy niewiele mające wspólnego z technikami opisanymi na kartach kanonu palijskiego albo wisud Znaleziony w 1893 roku na Sri Lance, tekst poświęcony medytacji i zatytułowany roboczo przez Raisa Davidsa jako Podręcznik Yoga Vachary przedstawia praktyki medytacyjne zawierające silne elementy tantryczne. Zakłada on zrytualizowane wizualizowanie w różnych punktach ciała wyobrażeń o charakterze symbolicznym. Choć tekst posługuje się pojęciami obecnymi w Visuddhimagdze, Używa ich w głęboko zmienionym znaczeniu, często niewiele mającym wspólnego z oryginałem. Dominującą formą medytacji w XVIII wieku w Kambodży, Laosie, Sri Lance i Tajlandii była tak zwana Boran Yoga Vacara Kammatana. Najprostsze praktyki Boran Kamattany przypominają medytację przy użyciu kasin, znaną z Visuddhimagi. Bardziej złożone metody wykorzystują elementy znane z Visuddhimagi, ale łączą je z elementami medycyny, matematyki, alchemii i językoznawstwa. Tradycyjne elementy terawadyjskiej doktryny medytacyjnej są wizualizowane jako sfery światła w różnych centrach energetycznych, począwszy od nozdrzy po przepony. Praktyki medytacyjne posiadają istotną płaszczyznę symboliczną, odwołującą się do narodzenia się na nowo. Istotne znaczenie ma inicjacja i ezoteryczna relacja między mistrzem i uczniem oraz tajemny język symboliczny. Mamy więc w przypadku Boran Kammatany do czynienia z reinterpretacją tradycyjnych form praktyki terawady w duchu tantrycznym. W Birmie rozwinęła się tradycja Wejksa, dążąca do przedłużenia życia i uzyskania korzyści o charakterze światowym. Wzmianki na temat tej tradycji w zasadzie nie pojawiają się przed XIX wiekiem. Termin Weksa wywodzi się od palijskiego terminu widzia, wiedza i posiada konotacje związane z wiedzą wyzwalającą, a przede wszystkim wiedzą magiczną. Uzasadnieniem dążenia do przedłużenia życia i cudownych mocy jest przekonanie o możliwości uzyskania wyzwolenia poprzez osobiste słuchanie nauczania Buddy ponieważ według tradycyjnych wierzeń, szczątki historycznego buddy połączą się za jakiś czas, aby wygłosić ostatnie kazanie, warto przedłużyć własne życie, aby doczekać tego momentu. Podobnie jak boran Kamatana, ważnym aspektem Wejksy ważnym aspektem Weiksy jest manipulacja posiadającymi ezoteryczne znaczenie liczbami i literami oraz intonowanie tajemnych mantr. Adepci Weigzy mieli rzekomo być obdarzeni cudownymi mocami, takimi jak telepatia czy zdolność podróżowania do odległych miejsc. Nacisk na przedłużanie życia i osiąganie cudownych mocy upodabnia praktyki Weigza w pewnym stopniu do taoizmu alchemicznego. Birmańska tradycja Vipassany Najbardziej wpływową współcześnie tradycją medytacyjną w ramach Theravady jest Vipassana. Do najważniejszych działających w XX wieku mistrzów reprezentujących tradycję Vipassany możemy zaliczyć m.in. Mahasiego Sayadawa 1904-1982, Ubakina Kina 1899-1971, S. N. Goinke 1924-2013 i Sayadawa U. Pandite 1921-2016. Przedstawiciele tej tradycji uznają wgląd, vipassana, za esencjalną praktykę terawady w przeciwieństwie do wyciszenia, samata, która traktowana jest jako opcjonalny i ostatecznie zbyteczny element medytacji buddyjskiej. Rzadko można znaleźć w naukach przedstawicieli tej tradycji instrukcje osiągania dżan. Tradycja vipassany kładzie przede wszystkim nacisk na cztery ustanowienia uważności, satipatthana a w szczególności na pierwsze z nich, czyli kontemplację ciała, kayanu pasana. Duże znaczenie ma świadomość oddychania, anapanasati, oraz świadomość chodzenia. Wgląd jest najczęściej rozumiany jako dynamiczna praktyka pełnej uważności wobec pojawiających się doznań, przede wszystkim cielesnych. Większość nauczycieli vipassany zaleca, aby uważność miała charakter nagi i niezapośredniczony pojęciowo. Należy po prostu w pasywny sposób odnotowywać zmieniające się doświadczenia, bez ich osądzania czy interpretowania. Pod tym względem różni się istotnie od większości klasycznych buddyjskich ujęć wglądu, które zakładały aktywną analizę treści i doświadczenia przy wykorzystaniu tradycyjnych kategorii pojęciowych. Na w istocie innowacyjny i oderwany od klasycznej doktryny Terawady charakter współczesnej Vipassany zwracało uwagę szereg badaczy, m.in. Robert Szarf. Za najważniejszego i najbardziej wpływowego przedstawiciela Vipassany w XX stuleciu należałoby prawdopodobnie uznać Machas jego któremu przyszło nawet odegrać niezwykle prestiżową rolę pytającego podczas szóstego Buddyjskiego Soboru Terawady w Yangon na terenie Birmy w 1956 roku. Metoda Mahasiego kładła nacisk na mentalne odnotowywanie dynamicznie zmieniających się doznań. Jego innowacją było nauczanie świadomości oddychania, jako śledzenia wznoszenia i opadania przepony, bowiem tradycyjna metoda opisana w Visuddhimagdze. Zakładała śledzenie oddechu na poziomie nozdrzy. Kluczowe jest, aby odnotowywać doznania i aktywności w sposób bezosobowy, na przykład jako zginanie, prostowanie, a nie jako ja zginam czy ja prostuję. Jeśli chodzi o postęp i kolejne etapy wglądu, Mahasi trzymał się w zasadzie porządku przedstawionego w Visuddhimagdze. Podobnie jak wielu innych współczesnych mistrzów terawady, Mahasi posługiwał się pojęciem skupienia chwilowego. Kanika Samadi, które rozwija się w trakcie dynamicznego odnotowywania zmieniających się doznań. Tym samym niepotrzebne okazuje się osiąganie głębokich stanów pochłonięć dżanicznych, które związane są z szeregiem niebezpieczeństw. Być może najważniejszym z uczniów i kontynuatorów dzieła Mahasiego Sayadała był zmarły niedawno autor książki jeszcze w tym życiu, Upandita Sajadał który odegrał istotną rolę w przeniesieniu nauczania vipassany na teren Stanów Zjednoczonych. Interesującym elementem nauczania u była koncepcja vipassana Dziany. W przeciwieństwie do klasycznej Dziany, vipassana Dziana pozwala umysłowi przemieszczać się w wolny sposób od przedmiotu do przedmiotu, pozostając skupionym na cechach nietrwałości, cierpienia i bezjaźniowości a także obejmuje stan umysłu w którym może pozostać on skupiony na rozkoszy nibbany. Bezpośrednim nauczycielem Mahasiego Sayadała był natomiast Mingun Sayadaw. 1868-1955. Znany też jako U Narada. Według artykułu J.K.H. Davisa From Burma to Bear, Mingun Sayadaw zainteresował się praktyką medytacyjną po długich, teoretycznych studiach nad pismami buddyjskimi. Wszystko wskazuje jednak na to, że medytacyjne nauki nie były w XIX stuleciu w Birmie dostępne tak łatwo jak obecnie. U Narada musiał zatem udać się aż na odludne wzgórza Sagaing, gdzie odnalazł w końcu przewodnika duchowego w osobie Alatauya Sayadawa. U Narada dopytywał się tego żyjącego w odosobnieniu mnicha o metodę osiągnięcia celu, który wcześniej badał tak intensywnie na poziomie teoretycznym. W odpowiedzi usłyszał tylko, czemu poszukujesz poza sferą zmysłów? Sam Aletauja Sayadał był uczniem Telona Sajadała, mistrza, o którego życiu i nauczaniu wiemy niestety bardzo niewiele. Linia nauczania Mahasiego Sajadała nie jest jedyną w ramach dość zróżnicowanej wewnętrznie birmańskiej tradycji vipassany. Istnieje również inna, bardzo wpływowa linia nauczania, której protoplastą był żyjący w latach 1846-1923, mnich Ledi Sayadaw. Jego bardzo bogate, jak na tamte czasy, wykształcenie obejmowało znajomość scholastycznej filozofii Abhidhammy, gramatyki palijskiej oraz sanskryckich wed. Ledi miał rozpocząć praktykę vipassany w odniesieniu do oddychania i doznań kiedy w wieku 36 lat przybył do miejscowości Monwa. Lady napisał wiele podręczników dotyczących zarówno praktyki wglądu, jak i teoretycznych podstaw terawady. Wszystko wskazuje na to, że Lady Sayadaw i wspomniany powyżej Thelon Sayadaw nie mieli nauczycieli medytacji i byli faktycznymi inicjatorami tradycji Vipassany. J. Cage Davis trafnie podsumowuje istotę problemu. Najwyraźniej wielu żyjących w XIX wieku mnichów uległo inspiracji technikami medytacji pochodzącymi z różnych utworów palijskich i zebranymi w jednym wpływowym tekście – Buddha Buddhagosy. Praktykujący scholastycy, tacy jak Telon Sayadaw i Ledi Sayadaw, mieli zastosować te zawarte w tekstach wskazówki do swojej praktyki uważności bez żadnych osobistych nauczycieli medytacji. Godnym uwagi jest to, że ci współcześni praktykujący scholastycy byli w stanie wyłącznie dzięki wskazówkom zawartym w tekstach zapoczątkować linie nauczania, które doprowadziły wiele tysięcy dwudziestowiecznych praktykujących do osiągnięcia, przynajmniej według ich własnych doniesień, istotnych poziomów wyzwolenia od cierpienia. Najważniejszym uczniem Ledi'ego był świecki Birmańczyk Saja Tedji 1873-1945. Chociaż Tedji był niewykształcony, Ledi uznał go za kontynuatora swojej linii i wyniósł ponad będących mnichami uczniów. Najbardziej znanym uczniem Tedji'ego był wysoko postawiony urzędnik birmańskiego rządu Uba Khin 1899-1971. Uba Khin nauczał wersji Vipassany polegającej na dynamicznym omiataniu uważnością ciała, aby uświadomić sobie nietrwałość wszelkich doznań dotykowych. Ostatecznie następuje spontaniczne spoczęcie uwagi w sercu i doświadczanie wszystkich doznań jako wibracji. W efekcie zachodzi coś, co Uba Khin określał mianem aktywacji elementu nibbany, mocy, która wypala wszelkie nieczystości i toksyny. Może temu towarzyszyć uczucie palenia, które jednak nie powinno utrzymywać się długo. Najsławniejszym uczniem UBA China był Esen Goinka, 1924-2013, urodzony w Birmie biznesmen pochodzenia indyjskiego. Istotną innowacją gojenki było prezentowanie Vipassany w dużej mierze w oderwaniu od jej kontekstu religijnego. Jako opartego na doświadczeniu i wolnego od dogmatów dociekania, spełniającego rygory naukowości. Gojenka uważał, że Vipassane mogą praktykować ludzie wszystkich wyznań, jak również ci pozbawieni wyznania. Prowadzenie aktywnego świeckiego życia również nie jest przeszkodą dla praktyki. Gojenka założył też Vipassana Research Institute, którego celem jest propagowanie nauk Vipassany. Oraz udostępnianie tekstu kanonu palijskiego w wersji Chatta Sangayana Tipitaka. Otwarcie się na ludzi świeckich i stopniowe odrywanie się Vipassany od swojego terawadyjskiego kontekstu religijnego były niewątpliwie czynnikami, które przyczyniły się do jej wielkiego międzynarodowego sukcesu. Tradycja Vipassany bezpośrednio wpłynęła na niezwykle popularny obecnie mindfulness movement, ruch uważności. W ramach tradycji Vipassany w Birmie pojawili się również nauczyciele niezależni, nie należący do żadnej ze wspomnianych powyżej linii. Mogok Sayadaw, 1899-1962, studiował Abhidhamme pod kierunkiem Sayaji Uona. W swoim nauczaniu podkreślał znaczenie opanowania teoretycznych podstaw Vipassany, a zwłaszcza koncepcji zależnego powstawania. Metoda Vipassany Mogoka kładzie nacisk na kontemplację odczuć, vedana nupassana i stanów umysłu, nupassana. Sunlun Sayadaw, 1878-1952, był prostym, niewykształconym rolnikiem, który w 1919 roku przeszedł przemianę wewnętrzną i głęboko zainteresował się praktycznymi aspektami buddyzmu. Był on w stanie poprzez intensywną, samodzielną praktykę wykształcić swoją własną, unikalną i oryginalną technikę medytacji, która doprowadziła go ponoć do stanu arahanta. Metoda Sun Luna kładzie nacisk na nagą, niezapośredniczoną uważność wobec doznań cielesnych. Nie należy mentalnie niczego odnotowywać, ale uświadamiać sobie doznania bezpośrednio. Aby w szybki sposób skonfrontować medytującego z jego własnymi doznaniami, Sun Lun poleca bardzo specyficzną metodę. Oto bowiem należy bardzo szybko i intensywnie oddychać przez jakiś czas, aż do całkowitego wyczerpania. Uwaga powinna być ściśle skupiona na odczuciu dotyku oddechu na górnej wardze lub na czubku nosa. Następnie należy zatrzymać oddychanie i uświadamiać sobie wszelkie doznania występujące w ciele, łącznie z tymi bolesnymi. W ten sposób medytujący nawiązuje bezpośredni kontakt z rzeczywistością tu i teraz. Kiedy umysł całkowicie połączy się z doznaniem, medytujący nie będzie już odczuwał kształtu swojej stopy, ramienia czy ciała. Nie będzie już czuł, że to on cierpi. Te konceptualne pojęcia zostaną zastąpione prostą, jasną świadomością samego doznania. A ponieważ idea ja, które cierpi, została usunięta, Medytujący nie będzie odczuwał dyskomfortu związanego z nieprzyjemnym doznaniem. A wrażenie, które wcześniej było odczuwane jako bolesne, będzie odczuwane przez medytującego tylko jako intensywne doznanie, bez elementu cierpienia. Inną ważną tradycją jest linia Pa Auk, na czele której stoi Pa Auk Sayadaw Acinna, urodzony w 1934 roku. Jego nauczanie obecnie przyciąga wielu obcokrajowców do jego ośrodka leśnego w pobliżu Mulmain. Pa Auk nie reprezentuje tradycji Vipassany, a jego nauczanie nawiązuje przede wszystkim do Visuddhimagi i kładzie nacisk na osiąganie dzian przy użyciu kasin. Tajska Tradycja Kammatany. Najważniejszą współczesną tradycją medytacyjną Tajlandii jest tajska tradycja leśna Kammatany. Aby zrozumieć jej genezę, musimy cofnąć się do początków XIX wieku, kiedy istniały dwie główne formy buddyzmu tajskiego. Pierwsza z nich może być określona mianem buddyzmu tradycjonalnego. Mnisi reprezentujący tę formę buddyzmu podążali za tradycją obrzędów i rytuałów przekazywanych w ciągu wieków od nauczyciela do nauczyciela. Ci mnisi prowadzili osiadły tryb życia w wioskach. Pełniąc funkcje lekarzy, astrologów i wróżbitów, stosowane przez nich metody medytacji zostały opisane powyżej jako tradycja Boranka Matana. Sarobiku opisuje je w następujący sposób. Ich praktyki, nazywane wicha akom, lub wiedzą dotyczącą inkantacji, wiązały się z inicjacjami i inwokacjami stosowanymi do celów szamańskich, takimi jak uroki ochronne i magiczne moce. Rzadko wspominali oni o nirwanie, chyba że jako o jestestwie przywoływanym na potrzeby szamańskich rytuałów. Ten tradycjonalny buddyzm najprawdopodobniej musiał utrzymywać się w tej skamieniałej postaci od wielu stuleci. Na początku XIX wieku pojawił się jednak opisany już przez nas wcześniej ruch Dhammajut, założony przez księcia Mongkuta, który miał później stać się królem Ramą IV. Ruch Dhammayut miał w oparciu o odczytywane na nowo klasyczne teksty terawady odrodzić starożytne praktyki i zlikwidować błędne metody buddyzmu tradycjonalnego. Dhammayut był ważnym ruchem odnowy moralnej w ramach buddyzmu tajskiego, ale nie posiadał charakteru medytacyjnego. Sam Monkut uważał, że droga do Nibbany jest we współczesnych czasach zamknięta na dobre. W tych warunkach przyszło działać Ajanowi Manowi, faktycznemu inicjatorowi tajskiej leśnej tradycji Kammatany. Ajan Man znajdował się pod wpływem nieznacznie starszego od siebie Adjana Sao, choć nie był jego bezpośrednim uczniem. Zarówno Ajan Sao, oraz Ajan Man, byli członkami ruchu Dhammayut, ale zainteresowani byli przede wszystkim praktyką medytacji. Ajan Sao jedynie instruował Ajana Mana odnośnie reguły mniejszej i praktyk medytacyjnych, nie mając jednak pewności, czy prowadzą one do przebudzenia. Dlatego też Man postanowił samodzielnie poszukiwać kogoś, kto mógłby faktycznie nauczyć go właściwej techniki medytacyjnej. Samotne wędrówki po obszarze Tajlandii, Laosu i Birmy zajęły mu niemal dwa dziesięciolecia. Ale mimo tego nie udało mu się znaleźć nikogo spełniającego kryteria kompetentnego nauczyciela. Samodzielnie eksperymentując i wytrwale praktykując, miał jednak ostatecznie, według relacji swoich współczesnych, osiągnąć stan arahanta. Według wspomnień ich uczniów, Man i Sao praktykowali i nauczali medytacji polegającej na powtarzaniu słowa buddho. Szczególnie oddani byli praktykom ascetycznym Dutanga i spędzili większość swojego życia w lasach tropikalnych Półwyspu Indochińskiego. Choć Man unikał dużych miast i miejsc publicznych, to był on w stanie przyciągnąć dużą liczbę zwolenników, których uwiodła jego charyzmatyczna osobowość oraz bezpośredni sposób nauczania. Istotne jest również, że leśna tradycja tajska reprezentowała powrót do opisanego w Sód Tapitace pierwotnego modelu życia mnichów jako wędrownych żebraków. Podsumowując, Ajahn Man i Ajahn Sao nie mieli żadnych nauczycieli medytacji. Mamy więc do czynienia z analogiczną sytuacją, jak w przypadku początków tradycji Vipassany w Birmie. Do najwybitniejszych uczniów Ajahn Mana należeli Ajahn Lee, Ajahn Mahabua i Ajahn Cha. Metoda medytacji nauczana przez Ajahn Lee. 1907-1961 była połączeniem uważności oddychania, powtarzania mantry Buddo i pewnych skomplikowanych wizualizacji. Na pierwszym etapie medytacji należy liczyć oddechy do dziesięciu i myśleć bud podczas wdechów i do podczas wydechów. Po pewnym czasie liczenie można porzucić i po prostu powtarzać buddo z każdym cyklem wdechu i wydechu. Ostatecznie nawet ta mantra powinna zostać odrzucona. Medytujący powinien wtedy zacząć badać różne aspekty swojego oddechu. Zgodnie z naukami Ajana Lee istnieją różne bazy oddechu zlokalizowane w różnych częściach ciała, a medytujący powinien zwrócić swoją uwagę na te bazy. Pierwsza baza znajduje się na czubku nosa, druga znajduje się na środku czoła. Medytujący powinien siedem razy przenosić swoją uwagę między tymi dwiema bazami, zanim pozwoli jej osiąść na środku czoła. Stamtąd powinien przenieść ją do trzeciej bazy, która jest umieszczona na czubku głowy. Powinien wdychać w tym miejscu i rozprowadzać oddech po całej głowie. Uwagę należy ponownie przenieść siedem razy między drugą a trzecią bazą. Następnie medytujący powinien skierować swoją uwagę na czwartą bazę, która znajduje się w środku mózgu. Na tym etapie praktyki powinien pozwolić, aby subtelny oddech rozprzestrzenił się na dolne partie ciała. W tym momencie zaczną się manifestować mentalne wyobrażenia, czyli tak zwane nimity. Mogą przypominać pieczenie w głowie lub objawiać się jako obłok pary, a nawet jako mentalny obraz własnej czaszki. Medytujący powinien następnie skupić się na jednej z nimit i rozciągnąć ją w taki sposób, aby miała wielkość głowy. Następnie powinien uczynić tę nimitę tak białą i jasną, jak to tylko możliwe, i przenieść ją do piątej bazy, która znajduje się na środku klatki piersiowej. Czysty i biały oddech powinien wypełnić klatkę piersiową, a później powinien zostać rozprowadzony po całym ciele i wszystkich jego otworach. W rezultacie w umyśle medytującego pojawią się mentalne obrazy różnych części ciała. Medytacja przy użyciu słowa Buddo zajmowała szczególne miejsce w tradycji Kammatany. Nauczał jej również Ajan Cha, który doradzał medytującym, aby recytowali słowo Buddo, aż wniknie ono głęboko w serce świadomości citta. Słowo Buddo ma reprezentować świadomość i mądrość Buddy i ma doprowadzić medytującego do zrozumienia prawdy o własnym umyśle. Dla Ajana Cha medytacja przy użyciu buddho była jednak tylko jedną z wielu metod. Generalnie przestrzegał on przed wkładaniem nadmiernego wysiłku w medytację i lgnięciem do praktyki, zamiast tego zalecając spuszczenie, obserwację własnego umysłu i bycie naturalnym. Te ostatnie instrukcje mogą kojarzyć się z Buddyzmem Chan. Wydaje się, że przedstawiciele tajskiej tradycji leśnej ulegali pewnym wpływom mahajanistycznym, a źródeł części z ich praktyk nie sposób znaleźć w ortodoksyjnych tekstach Terawady. Ważnym elementem nauczania Ajana Mahabuła 1913-2011 była koncepcja Czitty, której naturą jest czysta świadomość i poznawanie. To citta jest esencją istoty błąkającej się w kręgów cieleń. Chociaż u zwykłych ludzi citta jest skażona i uwikłana w sansare, to u arahanta oddziela się od fizycznego ciała, jak i kant umysłowych. Wtedy istnieje w swoim pierwotnym, czystym stanie, niezależnie od czasu i przestrzeni. Ta koncepcja wykazuje podobieństwa do machajanistycznej doktryny Tata Gatarby, a przede wszystkim nauk czany o pierwotnym, czystym umyśle. Trzeba jednak stwierdzić, że ma też istotne podstawy w Sutta Pitace, w postaci pabbasara suty i kevatta Sutty. Inne tajskie ruchy medytacyjne. Jednym z najważniejszych współczesnych przedstawicieli tajskiej terawady, nienależącym jednak do tradycji leśnej, był Buddha Dasa (1906–1993). Jego nauka była próbą reinterpretacji w duchu racjonalistycznym najwcześniejszych nauk Buddy. Natomiast był on krytycznie nastawiony zarówno wobec Abhidhammy, Visuddhimagi, jak i tradycyjnego tajskiego buddyzmu. Buddhadasa kładł nacisk na koncepcję bezjaźniowości i pustki oraz interpretował zależne powstawanie w kategoriach trwającego w każdej chwili w umyśle człowieka procesu psychologicznego, a nie obejmującego kolejne wcielenia mechanizmu reinkarnacji. Buddha Dasa nie był zwolennikiem formalnego podejścia do praktyki, podkreślając naturalny charakter medytacji. Życie w stanie czystości i szczerości ma prowadzić do pojawienia się stanów duchowej błogości, co z kolei zaowocuje naturalnym skupieniem, wglądem i ostatecznie nibbaną. Ważną tajską tradycją, odróżniającą się znacznie od pozostałych, jest Dhammakaya, założona przez Luanga Pursot Saro na początku XX wieku. W 1916 roku, po trzech godzinach medytacji przy użyciu mantry Samma Araham, ujrzał on jasną i świecącą kulę Dammy w samym centrum swojego ciała, wewnątrz której manifestowały się kolejne, coraz jaśniejsze kule. Według Luang Por Soda było to prawdziwe ciało Dammy, czyli Dhammakaya, duchowa esencja Buddy i Nibbany, istniejąca jako prawdziwa rzeczywistość w ludzkim ciele. Miało być to ponowne odkrycie zapomnianej metody samego buddy, do której odnosić się ma niejasne sformułowanie w Sutta Pitace o kontemplowaniu ciała w ciele. Kaje kaya, 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 kaya Nupasi. Według tradycji Dhammakai, Nibbana jest prawdziwą jaźnią i ostateczną błogością. Najważniejszym aktualnie przedstawicielem tej tradycji jest Luang Por Damma uczeń Maei. Chandry Konno-Kyong, która była z kolei bezpośrednią uczennicą Chandasaro. Saro. W 1970 roku założyli oni razem świątynię w prowincji Patum później znaną jako Wat Phra Dhammakaya. Świątynia stała się niezwykle popularna w latach 80. i powstała wokół niej bardzo wpływowa i bogata organizacja. Jednak począwszy od kryzysu finansowego w Azji w 1997 roku, sama organizacja oraz Luang Por Dammajao zaczęli spotykać się z ostrą krytyką za niekonwencjonalne metody zbierania funduszy, czego kulminacją było postawienie temu ostatniemu zarzutów kryminalnych. Po zamachu stanu w 2014 roku Luang Por Dammajao ponownie został oskarżony przez rządzącą wtedy juntę wojskową o udział w praniu brudnych pieniędzy, co doprowadziło do nakazu jego aresztowania. System medytacji tej tradycji odróżnia ją od głównego nurtu terawady. Praktyka rozpoczyna się od wizualizacji przed twarzą kryształowej kuli wielkości paznokcia. Potem wciągana jest ona przez jedno z nozdrzy i wizualizowana w pięciu punktach ciała, aby w końcu znaleźć się w jego centrum. W każdym punkcie powtarzana jest trzykrotnie mantra Samma Araham. Następnie uwaga medytującego skupia się na kuli znajdującej się w centrum ciała. Stopniowo na jej miejscu pojawiać się będzie sześć coraz jaśniejszych kul. Z ostatniej kuli zaczną wyłaniać się kolejno subtelne ciała. Początkowo będą to ciała niebiańskie dibbakaya, następnie ciała bramy brahmakaya, a w końcu ciała dammy dammakaya, z których ostatnie dammakaya-arahatta będzie reprezentowało osiągnięcie stadium arahanta. W Tajlandii rozwijała się też pochodząca z birmy Vipassana, najwybitniejszą jej przedstawicielką była Ajan Naeb 1897-1983, która była uczennicą patunty u Wilasa w 1932 roku birmańskiego mnicha żyjącego w Bangkoku. Tradycja vipassany na Sri Lance została wprowadzona przez ludzi świeckich, którzy odwiedzili Birmę i wspierali grupę mnichów birmańskich z linii Mahasiego Sayadawa, którzy początkowo nauczali w prywatnym domu w Kolombo. W 1956 roku został otwarty ośrodek medytacyjny w Kandubodzie, przeznaczony zarówno dla mnichów, jak i świeckich. Jego pierwszą głową był lankijski mnich Kahatapitiya Sumatipala Thera członek linii amarapura Nikaja. Początkowo istniał na Sri Lance silny opór wobec Vipassany, która była przedstawiana jako zjawisko obce terawadzie syngaleskiej i mające oparcia w ortodoksyjnej doktrynie terawady, ale z czasem została ona zaakceptowana. Innym ważnym nauczycielem lankijskim był Matara Sri Naniarama Mahatera 1901-1922. Łączył on birmańskie metody medytacji z praktyką Djan. Jego uczennicą była pochodząca z Niemiec mniszka Aja Kema. Terawada a buddyzm pierwotny. Terawada jest najstarszą z istniejących obecnie tradycji buddyjskich. W naturalny sposób musi zatem pojawić się pytanie o relację terawady do nauki samego Buddy i jego bezpośrednich uczniów i kontynuatorów. Najstarszymi dostępnymi nam tekstami źródłowymi, na podstawie których możemy rekonstruować ideę pierwotnego buddyzmu, są palijskie nikaje, które są częścią kanonu właśnie szkoły terawady. Czyż idee zawarte w tekstach wczesnego buddyzmu nie są zatem zbieżne z ortodoksyjną doktryną terawady przedstawioną w jej traktatach i komentarzach? Jak już zauważyliśmy, terawadini byli przekonani, że w przeciwieństwie do innych tradycji buddyjskich, Doktryna ich szkoły wiernie odzwierciedlała naukę samego Buddy. Zgodnie z tym stanowiskiem nie doszło do żadnego przerwania ciągłości pomiędzy najwcześniejszą wersją buddyzmu a klasyczną doktryną terawady wyłożoną w pismach Buddhagosy. Sytuacja wygląda jednak inaczej. Krytyczne odczytanie nikajów pokazuje obecność szeregu problematycznych i zagadkowych elementów zawartych w palijskich nikajach które wydają się być sprzeczne z późniejszymi doktrynami rozwijanymi w ramach klasycznej terawady. To właśnie takie elementy stanowią punkt wyjściowy krytycznych badań nad ideami pierwotnego buddyzmu. Podejście polegające na interpretowaniu zawartych w nikajach tekstów zgodnie z paradygmatem wypracowanym przez późniejszą tradycję terawady nie jest już przyjmowane jako oczywiste i jest kwestionowane pod wieloma względami. W ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci pojawiło się wiele ważnych prac w krytyczny sposób podejmujących zagadnienie pierwotnego buddyzmu. Chociaż współcześni badacze często nie zgadzają się odnośnie do właściwej interpretacji wielu koncepcji obecnych w Nikajach, ogólnie panuje zgoda co do tego, że począwszy od traktatów Abhidhammy, późniejsze teksty w znaczący sposób odchodzą od najwcześniejszej doktryny. W czasach, kiedy powstawały komentarze Buddhagosy, Różnice doktrynalne stały się już bardzo istotne. Nowe dowody na rzecz takiego stanowiska pojawiają się wraz z każdą kolejną pracą naukową. Kontrowersje dotyczą najbardziej podstawowych kwestii, m.in. charakteru dziany, natury rzeczywistości, jej poznawalności i wyrażalności językowej oraz obecności licznych apofatycznych i paradoksalnych elementów w nikajach. Czy obecność tych niespójności w połączeniu ze wspomnianą przez nas nieciągłością linii medytacyjnych współczesnej terawady nie podważa zatem legitymizacji tej tradycji? Wbrew pozorom tak nie jest. Jak już zauważyliśmy, o terawadyjskości nie decyduje bowiem utrzymywanie określonych poglądów. Pomimo wielkiego autorytetu, jakim cieszyły się nauki Buddha Gosy, nie są one w żaden oficjalny sposób uznane za ortodoksyjną naukę terawady. Nie istnieje też nawet żaden centralny autorytet czy urząd nauczycielski w ramach terawady, który mógłby takiego aktu dokonać. W nikajach można znaleźć za to słowa buddy, podkreślające, że jego uczniowie i następcy są zdani tylko na samych siebie i konieczność samodzielnego odkrywania prawdy, niezależnie od żadnych autorytetów. I rzeczywiście obserwujemy obecnie wśród terawadinów, Prąd odwracania się od komentarzy i abidamy, a zwracania się w stronę nikajów w celu poszukiwania inspiracji do praktyki buddyzmu. Już teraz, na skutek takiej krytycznej interpretacji Sut, dochodzi do modyfikowania istniejących praktyk medytacyjnych, a nawet wprowadzania ich całkiem nowych form. W rezultacie pojawia się cały szereg nowych podejść do praktyki, a wszystko dzieje się w duchu przyjaznej rywalizacji i kreatywności. Przy okazji omawiania postaci Buddha Dasy wspomnieliśmy o tym, że ten wpływowy mistrz podejmował próbę nowego odczytania nauk Buddy, ignorującego jej późniejsze interpretacje w ramach klasycznej tradycji Theravady. Taka postawa wydaje się coraz bardziej rozpowszechniać wśród współczesnych mnichów Theravady. Warto w tym kontekście wymienić również postać singaleskiego mnicha Katakurunde Nyananandy. W swoich kazaniach i książkach. Zwraca on uwagę na szereg wczesno idei dotyczących wyzwolenia, poznania i natury rzeczywistości, które zostały zapoznane przez późniejszą myśl komentatorską. Innym zasługującym na uwagę mnichem, odrzucającym stanowisko Abidamy i komentarzy, był urodzony na Malezji, ale pochodzący ze Sri Lanki Madawela Punnadzi. Madawela Punnadzi. 1929 2018 w swojej oryginalnej interpretacji treści Nikajów nawiązywał on m.in. do nowożytnej myśli filozoficznej i psychologicznej zachodu. Zwróciliśmy też już uwagę na niektóre głęboko nieortodoksyjne poglądy przedstawicieli tajskich tradycji Kamatany i Dammakai. Podejście krytyczne wobec tradycji komentatorskiej silnie zaznacza się zwłaszcza wśród mnichów pochodzenia zachodniego. Ta tendencja widoczna jest zarówno u opata australijskiego klasztoru Bodiniana Ajana Brahma, jak i u opata amerykańskiego klasztoru Metta Vanaram Tanisaro Biku. Dlatego też to, co wydaje się być z pozoru największą słabością Terawady, ostatecznie może okazać się jej najmocniejszą stroną. Ta tradycja okazała się bowiem stosunkowo odporna na rozwój jakichkolwiek form duchowego autorytaryzmu, który doprowadził do tylu różnych nadużyć w dziejach innych gałęzi buddyzmu. Nie istnieje też jakikolwiek wyróżniony ośrodek ortodoksji w obrębie Terawady, który mógłby decydować o tym, co jest słuszne, a co błędne. Każdy ma prawo przedstawiać swoją własną wizję praktyki prowadzącej do przebudzenia oraz kwestionować tradycyjne przekonania. Ta postawa już teraz zaczyna przynosić pierwsze pozytywne efekty. Po dwóch i pół tysiącach lat historii, terawada jest bardziej zróżnicowana i żywotna niż kiedykolwiek wcześniej, co pozwala na spoglądanie w przyszłość z nową nadzieją. Czytał Aleksander Bromberek